X-Audio zaprasza do wysłuchania książki Sylwii Skuzy zatytułowanej Tylko nie pod lasie. Czyta Aleksander Bromberek. Tak lubię gęste szumy, gdy z sobą gwarzą sosny. W cieniu leśnej zadumy znaleźć się w czas wiosny. Od bólu odpoczywając, od kłamstw obłudy stroniąc, inne prawa poznając, leśną oddychać wonią. Tak lubię zejść z drożyny, znaleźć się w kotlinie, mijać brzozy, leszczyny i zabłądzić w gęstwinie. Gdzie tajemnicze mroki, wilgotne mchu wsiwienie, gdzie spogląda stłokie zbudzone przerażenie Na rozstaju uładzi Żyłka. przełożył Jan Huszcza. Rozdział pierwszy jego kroki były lekkie i czujne. Gdzieś w zakamarkach świadomości czuł zwierzęcy strach. Był doświadczonym policjantem, a wewnętrzne zwierzę, zwane przez niektórych sceptyków po prostu intuicją, alarmowało go o niebezpieczeństwie, którego zmysły wciąż nie dostrzegały. Znajdował się w nieodnowionym szesnastowiecznym palacco, w sercu Wenecji. Ach, Wenecja. Tak bardzo by chciał, by była tu razem z nim Sui. Jak na zawołanie telefon, który miał w kieszące z prawej strony delikatnie zawibrował. Tak, to ona. Uśmiechnął się i odebrał przekonany, że cały budynek został już sprawdzony. Głos ukochanej rozkojarzył go, uciszając wewnętrzne zwierzę, które w dalszym ciągu, bez racjonalnego uzasadnienia, podnosiło mu ze strachu włosy na karku. Sój kochana, wyszeptał. Grom, co ty tam robisz? Tak tęsknie. Wiesz, że. Nie usłyszał dalszego ciągu. Coś spadło na niego od tyłu i całym swoim ciężarem powaliło na ziemię. Cudem nie upuścił telefonu. Połączenie z Polską wciąż trwało. – Zuj! – wycharczał z trudem, bowiem napastnik najpierw usiłował zmiażdżyć mu kark, a potem krtań. – Krrr! – już nie słuchał, co mówiła, puścił telefon i zaczął bronić się obiema rękami. Był to w istocie ostatni moment, żeby ratować życie i mógłby je stracić w tamtej chwili, ale tuż obok pojawił się niezawodny Francesco. Wprawdzie teraz walczyli dwóch na jednego, ale wagowo siły te wciąż były ledwie wyrównane. Napastnik okazał się dorodnym osobnikiem rasy czarnej o wadze przekraczającej na oko groma 150 kg, czyli niewiele mniej niż ważył on i Francesco do spółki. Przeklinał swoją matkę jej ciągłe uwagi, bo nieoczekiwanie podczas gwałtownej szamotaniny Przyszło mu do głowy, że nie powinien używać, nawet w myślach, określenia rasa czarna. Wreszcie, wśród sapania i rzężenia, udało im się obezwładnić przeciwnika. Siedzieli na nim obaj, dopóki Francesco nie założył mu kajdanek. Grom masował sobie szyję, uciskając delikatnie okolice krtani i sprawdzając, czy wszystkie części chrząstne pozwalają na przełykanie podczas gdy jego włoski przyjaciel wezwał posiłki przeszukujące budynek na niskich piętrach. On także oparł się plecami o ścianę, nie spuszczając jednak nawet przez sekundę wzroku z unieruchomionego napastnika. Podobnie jak Grom obmacywał ostrożnie te części ciała, które sprawiały mu największy ból. Kiedy na piętro wbiegli mundurowi, a Francesco załatwiał wstępne formalności, Grom wyjrzał przez okna budynku, w którym się znajdowali. Mimo, że zaczął się już listopad, miasto pławiło się w słońcu i osiemnastostopniowym cieple. Rozmarzył się. A gdyby tak poprosić Sui, by dołączyła do niego? Nigdy wcześniej nie była w Wenecji, a przecież pora i okoliczności sprawiały, że otrzymanie kilku dni urlopu byłoby rzeczą wykonalną. Wprawdzie miał tylko zakończyć z Franceską, kolegą z Interpolu, starą sprawę sprzed kilku lat. Jednak przyjazd służbowy mógł przy sprzyjającej okazji przerodzić się w pobyt prywatny. Uśmiechnął się na samą myśl o SUI w Wenecji i odruchowo sięgnął po telefon. Leżał poobijany, ale na szczęście wciąż sprawny. Na pulpicie wyświetliło się powiadomienie o siedemdziesięciu nieodebranych połączeniach. Przestraszył się gdy pomyślał, co mogła czuć, kiedy gwałtownie przerwał rozmowę. Natychmiast odzwonił. Zamiast Sui odebrała Damrawa, jej ośmioletnia bratanica, i enigmatycznie wyjaśniła, że Ciocia jest niedysponowana. Pomimo nalegań nie chciała podać jej telefonu, ale pod naciskiem przyznała, że zaaplikowała Cioci chyba za dużo zioła na uspokojenie. Damrawa z upodobaniem używała liczby pojedynczej, zioło, na każdą możliwą mieszankę, nie mającą zupełnie nic wspólnego z odurzającymi specyfikami. Kiedy zdesperowany zagroził, że zadzwoni do jej ojca, oddała wreszcie telefon Sui, która powolnym głosem powiedziała, że go kocha i cieszy się, że żyje, ale ona teraz będzie spać. Gdy znowu usłyszał głos Damrawy, poprosił ją, żeby już więcej nie eksperymentowała na ciotce i przykazałby się nią opiekowała. Potem zadzwonił jeszcze do Marka Mistrasa, ojca Damrawy, a swojego najlepszego przyjaciela, aby miał pieczę nad całą sytuacją. Westchnął. To chyba jednak nie był dogodny czas na improwizowanie romantycznego pobytu z ukochaną w Wenecji. Sprawa zamknięta. Co robimy, Francesco? zapytał kumpla, który, nie godząc się na wezwanie karetki, kończył samodzielne zakładanie opatrunku na zakrwawionym przedramieniu. Włoch wyszczerzył w uśmiechu śnieżnobiałe zęby i w odpowiedzi mrugnął łobuzersko okiem. Wenecję Grom znał dość dobrze, bo z niewiadomych przyczyn jego matka żywiła bałwochwalczą wręcz miłość do tego miasta. Kiedy tylko byli we Włoszech, bez względu na to, czy jechali na Sycylię, czy pod Neapol i tak za każdym razem zahaczali o Wenecję. Pomimo tego nieznośnego ciągania po Wenecji, jak to już określali w tradycji rodzinnej, Musiał przyznać, że właśnie dzięki matce postrzegał to miasto nie jak typowy turysta, który rano wjeżdżał, a pod wieczór wyjeżdżał stąd, konstatując, że są tam tłumy i śmierdzi z kanałów. Ale jak ktoś, kto powoli przez lata poznawał jego wyjątkową specyfikę. Przede wszystkim nocował tutaj. Pamiętał pierwszą noc spędzoną w tym mieście, kiedy całą rodziną zatrzymali się u zakonnic na wyspie Giudecca. Przyjechali latem, było parno. Nie mógł zasnąć, ale nie ze zmęczenia długą podróżą, lecz przez hałas fal uderzających o mury klasztoru mocno i natarczywie. Miał wrażenie, że śpi w łodzi na środku jeziora. Niepokoiło go to, ale jednocześnie kołysało. W końcu ten dźwięk płynący z otwartych na oścież okien uśpił go. Obudził się rano, słysząc jeszcze wyraźniej uderzenia wody o mury, i chyba wtedy właśnie zrozumiał wyjątkowość tego miasta. Matka nauczyła go jeszcze jednej ważnej rzeczy. Od ósmej rano do dwudziestej wieczorem unikać Piazza San Marco, według Napoleona najpiękniejszego salonu Europy, a właściwie całego Sestiere, dzielnicy San Marco. Właśnie w tych godzinach przez serce Wenecji przewalał się ocean turystów, którzy traktowali ją jak żywe muzeum albo skansen. Prawdziwe miasto tętniło życiem w sestieri obok, w bocznych uliczkach i zakamarkach oddalonych od placu. Tam właśnie ukrywali się, znużeni uciążliwą obecnością turystów mieszkańcy miasta. Od morza wiał silny wiatr. Odetchnęli nim z Francesco pełną piersią tuż po wyjściu z palacco, który chociaż nie zostawił im miłych wspomnień, to znajdował się w urokliwym sestiere San Polo. Na pytanie, gdzie zjedzą późny obiad, Włoch znowu mrugnął łobuzersko okiem i wykonał jeden krótki telefon, zapraszając go jednocześnie gestem do malutkiego baru, gdzie zamówił wyłącznie wodę. Grom patrzył na niego pytająco, posłusznie się nawadniając, kiedy podszedł do nich smagły wyrostek z dużym wiklinowym koszem. Bez słowa przekazał go Francesco. To zaraz uważaj, Grom. Zjesz obiad w takim miejscu, za które zapłaciłby spore pieniądze nie jeden bogacz. Briatore, Trusardi, a nawet sam Armani. Chodźmy. Szli dobre dwadzieścia minut wąskimi uliczkami, cały czas przedzierając się przez tłum turystów. Grom wiedział już, że niebezpiecznie zbliżają się do zatłoczonego San Marco, ale przezornie nic nie mówił, czekając na spełnienie obietnicy. Poczekaj, gdzie to było? Mruczał Francesco, zadzierając w górę głowę. Ech, jest. Wskazał dłonią na pięknie zdobiony budynek, przekazał gromowi koszyk, a sam zadzwonił na domofon. Proszę otworzyć policja! Grom chciał coś powiedzieć, zaprotestować, ale Francesco gestem dłoni nakazał milczenie. Po chwili cichy brzęczek domofonu otworzył ciężkie drzwi palazzo. W budynku była winda. Francesco nacisnął na przycisk czwartego najwyższego piętra. Na górze czekała już na nich starsza kobieta. Francesco pokazał jej legitymację służbową, a następnie poinformował, że muszą wejść na poddasze, ponieważ jest podejrzenie, że jakiś czas temu ktoś pozostawił tam niebezpieczne materiały. Tak powiedział. Ktoś? Niebezpieczne? Kiedyś. Kobieta bez słowa podała mu klucze do drzwi poddasza i szybko zamknęła się w mieszkaniu. Zapraszam, powiedział Szarmansko-Włoch, puszczając groma przodem. Bez problemu znalazł wąskie wejście na dach, przez które przecisnęli się jednak z niemałym trudem. Ale było warto. Stali na dachu jednego z najwyższych budynków Wenecji. Z wrażenia koszyk omal nie wypadł gromowi z rąk. Francesco odebrał go delikatnie, podczas gdy Polak rozglądał się dookoła z niekłamanym zachwytem. Widział z góry całe miasto i nie były to okratowane okna kampanil. Miał przed sobą jeden z najpiękniejszych widoków na świecie. Tymczasem Francesco, rozkładając na obrusie w kratkę wiktuały, które znajdowały się w środku, tłumaczył beztrosko. Czasem tak robię. Zawsze mam na oku parę budynków i kiedy chcę zjeść ekskluzywny posiłek, dzwonię, pokazuję legitymację, tłumaczę, że zaistniała natychmiastowa konieczność, a potem zjadam to, co przyniosłem w otoczeniu najpiękniejszych włoskich widoków. Otworzysz? Rzucił w kierunku przyjaciela dobrze schłodzone wino bianco. Grom kręcił głową z podziwem zastanawiając się, czy taki numer przeszedłby w Polsce. Chyba nie. Spojrzał na kumpla. Wiesz, Myślałem, że Twoja kariera skończy się postrzałem, a tymczasem ty sam zrujnujesz ją przekroczeniem uprawnień. Wariat. No ale powiedz, czy nie warto? Westchnął. Tego nie mógł powiedzieć. Niewiele osób miało okazję jadać obiad z widokiem na zapierającą dech panoramę Wenecji. Wznieśli toast za pomyślność, a potem jedli w milczeniu. Wszystkie zmysły zostały zaspokojone zesielankową i wręcz nierealną atmosferę, mąciły coraz ciemniejsze, kłębiące się nad nimi chmury i coraz silniejszy wiatr od morza. Francesco spokojnie wyjaśnił, że to zjawisko normalne o tej porze roku i jednocześnie odwrócił uwagę od pogody, pytając o książkę, którą Grom chwilę wcześniej kupił w malutkim antykwariacie, który mijali po drodze. Włoskie antykwariaty były kolejnymi miejscami odwiedzin, do którego już od dzieciństwa przyzwyczaiła go matka. Nieważne, w którym z romańskich krajów gościli, tradycją było to, że zawsze tam wchodziła ciągnąc za sobą całą rodzinę. Grom podziwiał i szanował ojca, że ten rozumiał naukowe pasje matki. Zawsze potrafili znaleźć równowagę odwiedzić kultową nadmorską plażę, zwiedzić najważniejsze zabytki, napić się najlepszego lokalnego wina i odnaleźć każdy zagubiony w wąskich uliczkach Hiszpanii, Francji czy Włoch antykwariat. Idąc z Francesco na obiad, zupełnie odruchowo zwrócił uwagę na napis Antykwariato i tak samo odruchowo do niego wszedł. Nie żałował, bo ku swojemu zdziwieniu jedną z pierwszych książek, która wpadła w jego ręce podczas rutynowego przeglądania woluminów, było pierwsze tłumaczenie rodziny połanieckich Henryka Sienkiewicza na język włoski. Nie miał wątpliwości, że książka, wydana w 1900 roku w Neapolu, jedyny przekład autoryzowany przez Sienkiewicza, ponieważ wszystkie pozostałe tłumaczenia były komercyjną namiastką, będzie dla matki niezwykłym prezentem. Francesco przeglądał książkę ze zdziwieniem, przyznając, że tytuł Quo Vadis kojarzył bardzo dobrze, ale tytuł La famiglia Polanieski nigdy nie słyszał. Grom delikatnie odebrał z jego rąk ponad stuletni tom, przekartkował, znalazł odpowiedni fragment i dał przyjacielowi znak, aby usiadł i słuchał. Francesco posłusznie usiadł obok i wpatrzony w granatowo-zielone wody laguny i czerwone dachy palaconi. Z'cieccavością słuchał tekstu polskiego noblisty. L'acqua parea dormisse, il giorno era calmo, limpido, ma senza sole. Il canal grande, bellissimo, aveva la tranquillità d'un cimitero. I palazzi sembravano vuoti e dimenticati, e quelli mobile loro riflesso sullo specchio dell'onde spirava non so che profonda tristezza. Ruchu było jeszcze z powodu wczesnej godziny mało. Woda jakby śpiąca, dzień cichy, przeźroczysty, ale niezbyt słoneczny. Jeden z takich, w których Kanal Grande przy całej swej piękności ma spokój cmentarza. Pałace zdają się puste i zapomniane, a w nieruchomym ich odbiciu w Toni jest jakiś głęboki smutek rzeczy martwych. Fragment Rodziny Połanieckich Henryka Sienkiewicza w przekładzie Federigo Ferdinojza. La Familia Polanieski Neapol, 1900 rok. Francesco nie mógł uwierzyć, że wciąż tę samą, nostalgiczną, zatopioną w pętli czasu atmosferę porannej Wenecji, polski pisarz oddał już 120 lat wcześniej. Jednak żywiołowa natura nie pozwoliła na dłuższe refleksje nad literaturą. Wyjął z plecaka mały głośniczek, a z telefonu poprzez kanał YouTube wybrał piosenkę, nie dając Gromowi czasu na jakikolwiek protest. W niebo wzbiła się bezpretensjonalna melodia zespołu Ricky e Poveri. E vola, vola, sisa, sempre più in alto siva, e vola, vola con me, il mondo è matto perché. Grom przez chwilę boczył się na przyjaciela, bo muzyka i talodisko na weneckim dachu Wydawała mu się co najmniej nieodpowiednia. Gdyby to był Vivaldi albo chociażby Rondo Wenecjano. pagę, profanie! Precz, uciekaj! krzyczał do Włocha z udawaną urazą. Po chwili jednak śmiał się głośno, obserwując jak Francesco, brawurowo naśladujący styl tańca Johna Travolty, potknął się o dachówkę i stukł kieliszek z winem. To natychmiast uspokoiło jego muzyczne i taneczne zapędy. Usiadł grzecznie obok groma i dokończył wino, tyle tylko, że pił je z butelki. Siedzieli w milczeniu, chłonąc pejzaż miasta. Niebo stopniowo przybierało niepokojącą sinoczarną barwę, a od morza wiał coraz silniejszy wiatr, który wzburzał fale w kanałach, a w ludziach budził jakiś niewytłumaczalny niepokój. Grom czuł go podskórnie. Włączył fragment czterech pór roku Vivaldiego lato, jego ulubiony. Komponował się doskonale, pomimo jesiennej już pory, z zapadającym zmierzchem, silnymi porywami wiatru i z coraz gwałtowniejszymi uderzeniami fal o fundamenty domów. Boże, jak ja kocham to miasto. Wyrwał go z zamyślenia głos Francesco, który czuł się z dziada pradziada weneckim obywatelem, co wielokrotnie podkreślał z dumą. Pochodził z oddalonego od Wenecji o ponad 200 kilometrów Bergamo, które już w XV wieku zostało podbite przez Republikę Wenecką, i swoją niepowtarzalną historyczną urodę zawdzięczało właśnie jej protektoratowi. Grom musiał złożyć uroczystą przysięgę, że w odwiedziny do Bergamo przyjedzie razem ze swoją piękną narzeczoną. Francesco był zachwycony zdjęciami Sui, które pokazał mu Grom, chociaż ten dobrze wiedział, że włoski przyjaciel jest rozkochany w południowym typie kobiecej urody, zupełnie odmiennym od urody jego wybranki. Na szczęście. Następny dzień poświęcony był stricte przedsięwzięciom zawodowym, związanym z podpisywaniem raportów i sprawozdań. Po złożeniu ostatniego podpisu, Grom zastanawiał się, wychodząc z budynku Questura di Venezia czy na pewno dobrze robi, odmawiając w tak zdecydowany sposób propozycji powrotu do Interpolu, którą dopiero co otrzymał. Wiedział, że ta praca ma sens. Może była żmudna, nienormowana, co kładło się cieniem na życiu domowym. Sukcesy rzadko prezentowano w świetle dziennikarskich fleszy, ale dawała ogromną satysfakcję i przede wszystkim eliminowała prawdziwe zło. Oczywiście był realistą. Dobrze wiedział, że w miejsce jednej z likwidowanej grupy organizującej przemyt ludzi z Afryki za chwilę powstanie kolejna. Ale mimo to czuł satysfakcję, jeżeli jego śledztwa doprowadzały do zatrzymania przestępców i ratowania kobiet lub dzieci, które zmuszano do pracy ponad siły albo do prostytucji. Zatrzymał się na chwilę na ostatnim stopniu schodków kwestury i odwrócił w stronę wejścia, ale tylko na moment. Nie był już idealistą. Powrót do pracy w Interpolu wywróciłby do góry nogami upragnioną stabilizację. Już dość zrobił więcej niż od niego wymagano. Zamknął nawet starą sprawę, która nie dawała mu spokoju. Czas wrócić na Mazury i zostać przykładnym mężem, a może nawet ojcem. Rozdział drugi. Nazajutrz w Wenecji nie było nawet cienia słońca z dnia poprzedniego. Prognozy wskazywały jednoznacznie, że nadchodziła aqua alta, wysoka woda. Grom miał odlecieć następnego dnia o świcie. Żałował, że nie zarezerwował wcześniejszego lotu, bo temperatura szybko spadała, a na poziom fundamentów powoli zaczynała się wlewać woda. Francesco odjechał już do Bergamo, pozostało mu więc kilka godzin wolnego czasu na spacer po mieście. Chciał jeszcze popłynąć na wyspy Murano i Burano, a szczególnie Murano, do której czuł ogromny sentyment, jednak na morzu wzbierały coraz mocniejsze fale, a jego żołądek i błędnik nie znosiły kołysania. Zdecydował, że pozostanie w mieście. Postanowił położyć się wcześniej spać i spokojnie wstać o świcie na samolot. Po kolacji zadzwonił do Sui. Miała się już dobrze, ale wciąż było słychać, że bardzo przeżyła ich ostatnią rozmowę i moment, w którym został zaatakowany. Obiecał, że to już nigdy się nie powtórzy, chociaż nie miał pojęcia, jak tego dokonać, skoro wciąż był policjantem w służbie czynnej. Z drugiej strony, gdyby przyjął propozycję powrotu do Interpolu, jego obietnica byłaby już zupełnie gołosłowna. Praca na małym mazurskim komisariacie zdecydowanie zwiększała szansę na dotrzymanie danego słowa. Zasnął dość szybko i dlatego pierwsze hałasy, na które zareagował jego mózg, zdawały się pochodzić ze sfery snu. Słyszał szum wody, coraz mocniejszy, natarczywy. Śnił, że jest na wielkim żaglowcu, na otwartym, sinym morzu. Otworzył gwałtownie oczy, tak jak się to dzieje po wybudzeniu z koszmaru, i odruchowo sięgnął po telefon komórkowy, żeby zobaczyć, która godzina. Światło telefonu padało słabo także na podłogę, z której, miał wrażenie, tryskały małe, słabe źródełka. Ze zdumieniem skierował więc cały strumień światła w tę właśnie stronę. Nie było wątpliwości. Nic mu się nie wydawało. Ze spoiwa podłogi i z framu ścian wydostawały się niewielkie strumienie wody. Włączył światło i szybko się ubrał. Spakowaną walizkę położył na łóżko i ruszył do drzwi. Zanim je otworzył. Usłyszał, jak woda wyrywa ścianę w jego łazience. Na korytarzu zderzył się z dwiema kobietami, które przerażone wybiegły z pokoju obok w kusych koszulach nocnych. Światło w całym hotelu zamigotało gwałtownie i zgasło. Słychać było tylko narastający szum wody. Aqua Alta zalała Wenecję. Nie mógł zostawić tego miasta, nie mógł tak po prostu wyjechać. Rekordowa powódź, najpoważniejsza od pięćdziesięciu lat, zalała miasto morską wodą. Wodą, która szkodziła mu tak, jak rak szkodzi zdrowemu organizmowi. Zalała ponad setkę weneckich kościołów, dziesiątki muzeów i galerii z bezcennymi zbiorami, zniszczyła zabytkowe mozaiki i marmury, i wreszcie biblioteki i antykwariaty. Wiele z nich zostało bezpowrotnie unicestwionych. Grom ze łzami w oczach stał o poranku w woderach, walcząc z wodą przelewającą się przez mury zatopionej bazyliki Świętego Marka i Pałacu Dożów. W całym mieście były setki miejsc, które potrzebowały pomocy wolontariuszy, dlatego pracował przez następny tydzień od rana do wieczora. Jego dłonie, pomimo rękawic ochronnych, pomarszczyły się od morskiej soli. Były szorstkie, szczypały przy każdym kontakcie z przedmiotem, którego dotykał. Nie zważał na nic, szczególnie, że po pierwszej fali powodziowej nadeszły następne. Czerwony alert, stan kryzysowy, trudności, brak artykułów żywnościowych to były słowa hasła, które jak sieć pająka oplatały rzeczywistość tamtych dni. Konserwatorzy zabytków i historycy sztuki zgodnie twierdzili, że rekordowo wysoka zawartość soli w wodzie, w której zanurzone były mury, posadzki, kolumny, balustrady, posągi i inne fragmenty architektury, może okazać się dla nich straszliwym zagrożeniem i spowodować, że postarzeją się w błyskawicznym tempie. Na to nic nie można było poradzić, ale walczyć o książki i obrazy. Wciąż jeszcze się dawało i grom robił to niestrudzenie z setkami innych ludzi dobrej woli. Nareszcie to oni, w dużej części turyści, otrzymywali ciepłe słowa i wdzięczność od mieszkańców zatopionego miasta. I właśnie od takiego Wenecjanina dostał prezent. Była to jedna z książek, którą uratował, pracując w malutkim, ciasnym i zalanym do wysokości dwóch metrów sklepiku ze starodrukami. Wdzięczny antykwariusz zapakował ją w piękny papier przedstawiający postaci z weneckiej Komedia dell'arte. Już sam papier był dziełem sztuki, grom nie śmiał go rozrywać, by obejrzeć książkę. Pomyślał, że zrobi to w Boże Narodzenie, a jej tytuł i autor będą niespodzianką albo że podaruje ją komuś pod wpływem impulsu, tak samo jak zrobił to wdzięczny za pomoc włoski antykwariusz. Ten miły gest utwierdzał go w przekonaniu, że warto było zostać i ratować każdy możliwy do ocalenia przedmiot. Po kilkunastu dniach nadszedł jednak taki moment, że trzeba było wracać. On i wielu wolontariuszy praktycznie z całego świata, którzy dali z siebie najwięcej w tych najgorszych dniach, zgromadzili się licznie na placu Świętego Marka, aby pożegnać się z miastem i jego mieszkańcami. Po krótkich przemówieniach i serdecznych uściskach ze strony władz miasta i obrony cywilnej, niektórzy z żegnających się wolontariuszy odczytywali głośno wiersz Diego Valerii, Wenecja. C'è una città di questo mondo, ma così bella, ma così strana. Jest takie miasto na świecie, ale tak piękne, ale tak dziwne. Uzy. Większość wolontariuszy była albo Włochami, albo należała do tak zwanej rodziny romańskiej. Pracował ramię w ramię z Francuzami, Hiszpanami, Portugalczykami, a nawet Argentyńczykami i Brazylijczykami. Oni wszyscy, chociaż w większości płci męskiej, nie wstydzili się łez ani towarzyszących im emocji. Zauważył te ich cechy dawno temu. Mężczyzna z kręgu kultury romańskiej płakał, a nierzadko ich histeryzował, właściwie bez żadnych ograniczeń. To właśnie było wpisane w tę kulturę, podczas gdy ta, w której on wyrósł, łzy u mężczyzny wykluczała. Zazdrościł im tego kulturowego przyzwolenia na płacz i wrodzonej skłonności do rozrzewnienia się nawet pod wpływem zwykłego wiersza. Rozumiał oczywiście, że to nie tylko wiersz, ale i fakt, że większość wolontariuszy żegnała się w ten sposób z Wenecji. Rozdział trzeci. Wszyscy na niego czekali. Wylądował na warszawskim okęciu o dziewiątej rano, nie spodziewając się, że przywita go cała gromadka. Liczył po cichu na obecność Sui, ale że pojawią się na lotnisku jego rodzice i siostra z mężem, to go zaskoczyło. Po odbiorze bagażu i pierwszych powitaniach wreszcie zrozumiał. Cholera. Zapomniał. Naprawdę zapomniał o tym, że przez swoją spontaniczną decyzję o pozostaniu na kolejny tydzień w tonącej Wenecji Pokrzyżował plany całej rodzinie. Uzgodnione spotkanie z notariuszem wzięło w łeb wyłącznie z jego winy. Dziadek, który zmarł kilka miesięcy wcześniej, pozostawił testament. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że testament został złożony w pewnej bielskiej kancelarii prawniczej i tylko tam mógł być zgodnie z wolą zmarłego otwarty i odczytany. Informacja ta była zaskakująca dla wszystkich bliskich. Oprócz ojca żadne z nich nigdy nie było na Podlasiu, a już szczególnie w południowych krańcach regionu. Nie mieli tam rodziny ani znajomych. Podobnie było z dziadkiem. Wszystkich nurtowało więc pytanie dlaczego tam? Dlaczego jego ostatnia wola miała zostać odczytana na Podlaskiej ziemi? Podczas rozmów w rodzinnym gronie Grom z ojcem doszli do wniosku, że skoro mniej więcej wiadomo komu i co przypadnie z niemałego majątku dziadka, może w tym nieoczekiwanym powiadomieniu o odczytaniu testamentów w obcym dla całej rodziny miejscu czai się jakaś misterna niespodzianka. Każdy z nich swoimi niezależnymi policyjnymi kanałami zebrał jak najwięcej informacji, tak o podlaskim prawniku, jak i o osobach odwiedzających olsztyńskie hospicjum, w którym dziadek spędził ostatnie tygodnie życia. Wszystko wyglądało jednak bardzo rzetelnie. Prawnik z Bielska Podlaskiego od 30 lat prowadził w tej samej siedzibie kancelarię notarialną, a jego nazwisko znalazło się na liście osób odwiedzających dziadka na niecałe trzy tygodnie przed śmiercią tegoż. Przy nazwisku notariusza znalazła się adnotacja, że wchodził z jedną osobą towarzyszącą. Obsługa hospicjum nie pamiętała osoby towarzyszącej, ale personel sprzątający wspominał, że chyba była to młoda kobieta. Chyba. Na skutek różnych przyczyn losowych stale przekładano datę otworzenia testamentu, w ten sposób mijały kolejne tygodnie, a kiedy wreszcie ją ustalono, Grom nie wrócił na czas z Wenecji. Przeprosił najbliższych za swoją nieodpowiedzialność, zasłaniając się nieporadnie brakiem wyobraźni, ale rodzice zgodnie go pocieszyli, że czego jak czego, ale akurat braku wyobraźni nie można mu zarzucić. Matka dodała jeszcze uszczypliwie, że w tym konkretnym przypadku cierpiał raczej na jej przerost. Żeby zmienić temat, od razu rozdał wszystkim obecnym prezenty z podróży. Zakupienie jakiejkolwiek pamiątki z Włoch nie będącej produktem Made in China było nie lada wyczynem, czasem także i finansowym, ale jego trud został nagrodzony szczerymi zachwytami obdarowanych. Matka na kilka dobrych minut wyłączyła się z rozmowy, podziwiając pierwsze włoskie wydanie rodziny Pałanieckich, a Sui patrzyła na niego z miłością, tuląc do policzka piękny koronkowy szal, przypominający lekką białą mgiełkę. Szal miał certyfikat Artigianato Veneziano il Merletto di Burano, rękodzieło włoskie, koronka z Burano i kosztował tyle, co wycieczka w egzotyczne miejsce. Kiedy go zobaczył, od razu wiedział, że musi go kupić. W marzeniach widział Sui w białej sukni. Jej odsłonięte ramiona otulał szal utkany z koronkowej mgły. Czujne oczy matki przeniosły się na chwilę znad kart książki i spoczęły nad przypiętym do szala certyfikacie autentyczności. Ona jedna potrafiła od razu oszacować zawrotną cenę upominku. Zmarszczyła na chwilę brwi, jakby chcąc coś powiedzieć, ale się powstrzymała. Skoro jej syn postanowił w tak kosztowny sposób manifestować swoją miłość, nie zamierzała tego głośno komentować, chociaż bardzo ją korciło. Podczas gdy grom pokazywał na tablecie zdjęcia miejsc i przedmiotów, które udało mu się ocalić, jego ojciec ustalał telefonicznie ze swoją siostrą, a potem z podlaskim notariuszem nowy termin otwarcia testamentu. Wybór padł na drugi tydzień grudnia. Do Orzesza dojechali późnym wieczorem. Usiedli razem przy stole i wznieśli toast za jego szczęśliwy powrót, ale po chwili Sui poderwała się i zaraz wróciła z kopertą. Był to list polecony. Informowano go, że nie przeszedł badań okresowych. Grom, nie martw się. Wszystko minie, zobaczysz. Pocieszała go Sui. Co minie? Skutki uboczne po tym wypadku. Miała na myśli wypadek na bagnach nietlickich sprzed ponad roku, którego omal nie przypłacił życiem. Naprawdę w to wierzysz? Za chwilę mogę stracić pracę. Spokojnie. Policja ma teraz tyle wakatów, że na pewno jej nie stracisz. Musisz po prostu odpocząć. Wystąp od razu o urlop zdrowotny. To najlepsze wyjście. Przytuliła się do niego mocno. Jakoś to opanujemy. Razem. Jej pełne otuchy słowa nie przekonywały go. Pomimo zmęczenia i późnej pory postanowił, że odwiedzi Trintawini. Od domu zielarki dzieliło go zaledwie kilkanaście kilometrów. Droga była prawie bezludna, ale poczuł nagle tak potworne zmęczenie, że zjechał na pobocze. Zatrzymał samochód i przymknął na chwilę oczy. Ogarnęła go ciemność. Kiedy oprzytomniał, z trudem starał się unieść ciężkie powieki. Nie wiedział, gdzie jest i dlaczego tak fatalnie się czuje. Powoli. Bardzo powoli usiadł, opierając się plecami o coś, co okazało się chropowatym pniem. Spojrzał w górę. Siedział pod potężnym, rozłożystym dębem, którego liście prawie nie przepuszczały światła. Rozejrzał się dookoła, ale w półmroku trudno mu było dostrzec cokolwiek innego poza pniami innych drzew. Jednak coś było nie tak. Zastanawiał się nad tym dłuższą chwilę, przypatrując się uważnie otoczeniu, i wreszcie zrozumiał. Cisza. Nie słyszał szumu lasu, szelestu liści, trzasku gałązek, łopotu ptasich skrzydeł, brzęczenia owadów, a jedynie coraz bardziej przyśpieszone bicie własnego serca. Spróbował wstać. Pompowana do tętnic krew coraz mocniej łomotała mu w uszach, stawała się ogłuszająca. Jej natężenie przerażało. Kiedy już stał na nogach, wciąż opierając się o pień drzewa, zobaczył, że jedną z dłoni ma owiniętą w białe płótno. Pomyślał, że może jest ranny i że ktoś go opatrzył. Zaczął nerwowo rozwijać ściśle przylegający materiał i kiedy wreszcie uwolnił dłoń, dostrzegł ze zdziwieniem, że tkanina jest pokryta gęstym czerwonym haftem. Czerwone nitki na białym lnie zaczęły drgać, ożywać, jakby chciały mówić. Ich ruch z sekundy na sekundę stawał się coraz żywszy, wręcz nieokiełznany. Wyglądało to tak, jakby czerwone nici chciały mu coś wykrzyczeć, i wtedy się obudził. Rozdział czwarty. Nie potrafił sprecyzować, czy to, czego doznał zatrzymując się na poboczu drogi poprzedniego wieczoru, było snem, czy wizją, ale zgodził się z sugestią sui, że jest mu potrzebny dłuższy wypoczynek. Za jej namową napisał prośbę o urlop zdrowotny. Wolny czas miał mu pomóc przede wszystkim w podjęciu decyzji dotyczącej przyszłości. Czasu na głębokie przemyślenia i poważne rozmowy nie miał zbyt wiele. Sui nieustannie zajęta była pracą w szpitalu i nauką do egzaminu specjalizacyjnego, a zaledwie dwa dni po powrocie z Włoch zadzwonił ojciec i spytał, czy mogliby przyjechać z matką na najbliższy weekend. Pretekstem miała być złota polska jesień, ale Grom świetnie wiedział, że nie chodzi o doznania estetyczne. Wcześniej odwiedziny rodziców zdarzały się niesłychanie rzadko, jednak w ostatnim czasie coś się zmieniło. Musiała być jakaś przyczyna. Szczęśliwie wraz z zapowiedzią przyjazdu rodziców przyszło zaproszenie od Jarka Weselsa, dawnego kolegi z komisariatu w Orzeszu, który rzucił pracę w policji i poświęcił się hodowli owiec i produkcji serów. Coś, co początkowo Grom i jego koledzy uznawali za kaprys lub ekstrawagancję, okazało się świetnym biznesem przynoszącym właścicielowi przyzwoite zyski. Zaledwie w kilka miesięcy Wessels zbudował malutką, regionalną manufakturę serów, która zdobywała uznanie coraz większej rzeszy klientów, a co za tym szło, dawała coraz większe pieniądze. Jarek właściwie się nie zmienił, chociaż kiedy Grom go poznał, był po prostu pogodnym młodym człowiekiem. Teraz zaś jego twarz emanowała szczęściem. Kto by przypuszczał mruczała matka Groma, przedzierając się do gospodarza przez stado owiec, które nagle zaszły im drogie że takie owce i barany dadzą mu tyle satysfakcji. Jarek zaprosił ich do wielkiego stołu ustawionego przed domem, gdzie mieli degustować jego dumę nowo powstałe rodzaje owczych serów były pyszne co do tego nie było wątpliwości wszystkie. Świeże powietrze, domowy chleb, piwo własnego wyrobu, a na okrasę widok na zieloną łąkę i granatową taflę jeziora u stóp wzgórza, które również wchodziło w skład posiadłości Jarka, sprawiało, że zaczął się zastanawiać, czy to, co on sam robi, ma właściwie sens i czy to nie Jarek Wessels został największym wygranym z całego dawnego składu ich komisariatu. Zdawał sobie sprawę, że przy stole poznali wyłącznie najpiękniejszy wycinek pracy producenta serów, który teraz celebrował chwilę, a zdawał się nie pamiętać o pracy od świtu do nocy bez wolnych sobot i niedziel. Z zamyślenia wyrwał go wyraz twarzy ojca, który z ledwo skrywaną irytacją patrzył na matkę. Grom zaczął słuchać, co mówiła i zrozumiał jego rozdrażnienie. Matka, najwyraźniej nie mogąc powstrzymać swoich akademickich ciągotek, nieoczekiwanie postanowiła wygłosić improwizowany wykład o serach, a właściwie o tym, jak traktowano je we wcześniejszych stuleciach. Najpierw przywołała łaciński traktat Joachima Bechera de casei nequitia, czyli o nikczemności sera, a następnie wymieniła Johanna Bitera Loticusa, który osoby jedzące ser uznawał za zdegenerowanych amatorów, podejrzanych smakoszów zgniłych substancji. W tym momencie Gromowi udało się wejść jej w słowo i wznieść toast za gospodarza i jego sukces. Chciałam jeszcze powiedzieć o stanowisku Tomaso Campanelli. Mruknęła na burmuszona matka, ale Jarek Wessels ją pocieszył. Będzie dla mnie zaszczytem, jeżeli wszystko to pani profesor zbierze w całość i da mi wyłączność na publikację. Naprawdę? Oczy matki niespodziewanie zaszkliły się. Naprawdę. Będę zaszczycony. Reszta dnia upłynęła w równie miłej atmosferze, ale Grom nie mógł się pozbyć myśli, która wracała jak refren. Matka stawała się złośliwa. Nawet jeśli było to jeszcze zbyt duże słowo, to z całą pewnością potrafiła być niepotrzebnie i bezsensownie uszczypliwa i sarkastyczna. W szczególności do osób jej życzliwych, które przecież szczerze lubiła. Grom już podczas spotkania z rodzicami na lotnisku zauważył, że ojca coś martwiło. Teraz więc przez cały prawie dzień czekał na okazję, aby móc z nim porozmawiać sam na sam. W końcu Sui, szóstym zmysłem, zrozumiawszy jego intencje, zaproponowała matce wspólne wyjście do nowo otwartego etnobutiku. Uradowana perspektywą zakupów matka Groma, ściskając kurczowo w dłoni dwie karty płatnicze swoją i męża, w pięć minut była gotowa do wyjścia. Rozmowa z ojcem uzmysłowiła mu, że się nie mylił. Matkę coś gnębiło, a ojciec czuł się osaczony z powodu jej nieuzasadnionych wybuchów, irracjonalnych zachowań i wiecznego czepiania się o wszystko. Na nieśmiałe sugestie groma, że może to po prostu menopauza. Poirytowany ojciec poinformował go, że menopauzę matka przeszła już kilka lat wcześniej i że w związku z najuciążliwszym symptomem, na jaki cierpiała, czyli bezsennością, był to, jak się okazało, najszczęśliwszy i najbardziej udany okres ich życia we dwoje. A właściwie pożycia, bo tak określił to ojciec. Kiedy kilka dni później grom zadzwonił do matki z życzeniami urodzinowymi, przyjęła je wprawdzie serdecznie, ale jednocześnie w jej głosie wyczuwalna była jakaś melancholia. Spod płaszczyka żywiołowej natury i zawsze radosnego głosu przebijała się wyraźnie nuta smutku. Dopytywał, czy wszystko jest w porządku, ale zapewniała go wesołym głosem, że jak najbardziej tak. Mamo, wiesz, że możesz na mnie polegać, prawda? Dopytywał. Oczywiście, synku, oczywiście. Znowu usłyszał pogodną odpowiedź. Nie był przekonany, czy może jej wierzyć. Zadzwonił więc do siostry. Beata westchnęła, kiedy tylko zaczął mówić o matce. Tak, wiem, grom, wiem. Widzę i czuję, że coś ją trapi, przygniata wręcz. To tak do niej niepodobne. Ale ona nie chce mówić. Nie możesz jej jakoś podpytać? zachęcił. Jak? Powiedz, jak mam zmusić własną matkę do mówienia o tym, co ją dręczy? Myślałem, że masz swoje sposoby. Grom do diabła. Ja jestem psychologiem dziecięcym, pamiętasz? A poza tym, miałabym diagnozować własną matkę? Dla mnie to jakieś takie nieetyczne zdenerwowała się. Masz rację, zgodził się. To by było zupełnie tak, jakbym ja musiał prowadzić śledztwo w jej sprawie, gdyby na przykład kogoś zamordowała. Zażartował, ale siostry nie rozbawił. Urlop zdrowotny otrzymał praktycznie od ręki, dlatego postanowił, że przed świętami pojedzie po matkę do Warszawy i przywiezie do siebie na weekend. Do stolicy przyjechał w czwartek, ale wcześniej nie powiadomił o tym żadnego z rodziców. Chciał zrobić im niespodziankę. W internecie sprawdził, gdzie i jakie zajęcia prowadziła matka i pojechał prosto na uczelnię. Na szczęście był to wykład. Przy dużej grupie studentów nie zauważyła go, kiedy cichaczem, najbardziej oddalonym od katedry wejściem, wszedł do wielkiego audytorium. To dawało mu pełną swobodę, aby przyjrzeć się niepostrzeżenie jej zachowaniu w innym niż rodzinne środowisku. Wiercił się przez chwilę na twardym akademickim krzesełku, zwracając uwagę najbliżej siedzących studentek. Widział ich pełne zainteresowania spojrzenia i nie potrafił nie uśmiechnąć się z zadowolenia. Wiedział, że jest przystojny, ale jednocześnie jakaś złośliwa myśl podpowiadała mu, że zazwyczaj na kierunkach filologicznych, jak mówiła matka, a potwierdzały statystyki opanowanych przez płeć żeńską. Mężczyzna ładniejszy, nawet odrobinę od diabła, mógł przyciągać życzliwe spojrzenia. Rozejrzał się uważnie po auli i na kilkadziesiąt osób zdołał jednak dostrzec kilkunastu studentów. Szczęściarze, pomyślał. Kiedy on studiował w szczytnie, jedyną płciążeńską, jaką widywał na uczelni, była mocno leciwa obsługa stołówki oraz dwie wąsate sekretarki. Niestety na jego roku nie studiowała żadna przyszła policjantka. Powoli wyprostował się na krześle i poprawił włosy, bo niespodziewanie wśród tych dwudziestolatków poczuł się staro. Jeszcze raz rozejrzał się po auli i spostrzegł, że studentki i studenci w większości byli zasłuchani w treści wykładu. Tak jak i oni, skupił się zatem na tym, co mówiła matka. Z prezentacji, którą wyświetlała, wywnioskował, że tematem wykładu była komunikacja niewerbalna. Pamiętał z własnych studiów, że to niezwykle istotny obszar wiedzy, który dobremu specjaliście potrafił zapewnić tyle samowiedomości, jeśli nie więcej, co przekaz mówiony. Teoretycznie, słowami można wyrazić wszystko, ale ciało człowieka, jego nieuświadomione gesty i mimika potrafią nierzadko dostarczyć w prawnemu oku znacznie więcej informacji niż kontrolowane, wyważone słowa. I to właśnie było przewodnim tematem wykładu bogato ilustrowanego zdjęciami polityków i artystów. Słuchał i odruchowo kiwał głową, zgadzając się z tym, co mówiła matka. Z jego perspektywy, perspektywy policjanta, szczególnie cenne było to, że komunikacja niewerbalna potrafiła wskazać, czy osoba, która składała zeznania, kłamie, czy nie. A matka, jakby czytając w jego myślach, zaczęła barwnie opowiadać o wąskiej specjalizacji psychologii sądowej, jaką jest psychologia zeznań świadka, gdzie oprócz analizy warstwy językowej, wnikliwie bada się reakcje fizjologiczne oraz naturalne zachowanie i emocje towarzyszące przekazowi zachowań niewerbalnych. Jak widzicie, podsumowywała prezentację matka, wiedza językoznawcza, także ta związana z komunikacją niewerbalną. Jest niezwykle pomocna i łączy się z wieloma dziedzinami, takimi jak psychologia, socjologia, marketing, reklama, a nawet kryminalistyka. Mogłabym tak wymieniać bez końca. Jest użyteczna w każdym momencie. Nawet teraz, bo mam Was przed sobą i mogę powiedzieć na podstawie dyskretnej obserwacji Waszych zachowań, kto słuchał mnie z uwagą. Kogo nudziłam, a kto podczas mojego wykładu zainteresowany był zgoła innymi kwestiami niż te językoznawcze. Jedna ze studentek podniosła nieśmiało rękę i poprosiła o jakieś konkretne przykłady. Matka kiwnęła z uśmiechem głową i odpowiedziała: Od jakiegoś już czasu część z was niewerbalnie informuje mnie, że w auli jest ktoś, kto wywołuje pozytywne emocje, ale kogo nie znacie. Z kolei ten ktoś uważnie mnie obserwuje i z mojego werbalnego i niewerbalnego zachowania stara się chyba wyciągnąć jakieś potrzebne mu wnioski. Studentki siedzące najbliżej niego zaczęły cicho chichotać. Speszył się, bo teraz większość osób z przodu i środka sali odwracała się w jego stronę, aby go sobie najzwyczajniej obejrzeć. Niby tacy zasłuchani, a dobrze wiedzieli, w który koniec auli patrzeć. To mój syn! Ale zainteresowane panie muszę zmartwić. Szczęśliwie zaręczony. Zresztą z przeuroczą dziewczyną. Studentka ze środka sali nagle poprosiła o głos i zapytała: Pani profesor, mogę powiedzieć o moich obserwacjach? Proszę. Zobaczyłam właśnie, że mowa ciała pani profesor, czyli ta komunikacja niewerbalna, przeczy pani słowom sprzed chwili. Tak? Matka uniosła wysoko brwi, jednocześnie gestem zachęcając studentkę do wypowiedzi. Kiedy mówiła pani, pewnym głosem kontynuowała tamta, że szczęśliwie zaręczony, a już szczególnie, że dziewczyna przeurocza, to mowa ciała pani profesor wystarczy. Gwałtownie przerwała jej matka. Bardzo pani dziękuję za wypowiedź. A, i zaliczam pani semestr. Ale studentka usiłowała dokończyć rozpoczęte zdanie, jednak stanowczy gest dłoni profesor Teresy Sidorowicz oraz jej lodowate spojrzenie spowodowały, że dziewczyna zamilkła. Świetnie, powiedziała matka, zwracając się już do wszystkich studentów całej sali. Za tydzień opowiem wam o manipulacji słowem, bo widzę, że kwestie komunikacji niewerbalnej przerosły na dzisiejszym wykładzie moje oczekiwania i zostały opanowane w sposób więcej niż zadowalający. Chcę też powiedzieć, że jestem z was dumna, z was, pierwszaków, a szczególnie z pani, zwróciła się do studentki, której nie pozwoliła dokończyć wypowiedzi. Tylko. Teresa Sidorowicz zawiesiła głos i na sekundę położyła palec na ustach, bo wydawało się, że dociekliwa studentka znowu chce coś dodać. Tylko proszę już nic więcej nie mówić. Rozdział 5. Jadąc do Orzysza, przez długi czas milczeli. Udawał, że skupia się na drodze, ale w końcu nie wytrzymał i zapytał wprost. Mamo, czyli co? Ty jednak nie lubisz sui? Nie, to nie tak, zaprotestowała, jak mu się zdało, zupełnie bez przekonania. Lubię, naprawdę lubię i nawet cenię, ale zawiesiła głos, jakby zastanawiając się, czy powinna kończyć zdanie. Mamo, nie ustępował, chciał, żeby wreszcie skończyła myśl. Milczała. Zamiast odpowiedzieć, otworzyła torebkę trzymaną na kolanach i zaczęła w niej czegoś szukać. Po dłuższej chwili gwałtownego gmerania wyciągnęła triumfalnie niewielki szklany słoiczek, odkręciła go, a następnie ustawiła lusterko i opuszkami palców zaczęła delikatnie wklepywać sobie krem pod oczy. Zacisnął z wściekłości szczęki i postanowił skupić się na drodze. Matka po wsmarowaniu kremu najwyraźniej się rozluźniła, bo sama wróciła do przerwanego wątku. Widzisz, Grom, bardzo lubię twoją narzeczoną i cieszę się, że kiedyś weźmiecie ślub. Niebawem, przerwał jej zdecydowanie. Dobrze, niebawem. Zgodziła się natychmiast, co nie było do niej podobne. Oderwał więc na sekundę wzrok od drogi i spojrzał na nią uważnie. Mamo, tobie o coś chodzi, mów. Teresa westchnęła i zamiast zabrać się do wmasowywania ekskluzywnego serum w bruzdy nosowo-wargowe, na co miała w tej chwili ogromną ochotę. Zacisnęła na chwilę powieki i wyrzuciła z siebie jednym tchem zdań, które dobrze to wiedziała, wyprowadzi jej syna z równowagi. Chodzi po prostu o to, żebyś się nie spieszył, bo ja widziałam się z Ludmiłą i obie uważamy, że wszystko trzeba na spokojnie. Wiesz, taki kudefudr, miłość od pierwszego wejrzenia, to może być chwilowe, nie na całe życie. Tym razem to on zacisnął na kilka sekund oczy z niepowstrzymaną irytacją. Wdech, wydech, wdech, wydech. Mama, kochana mamusia, dawczyni życia. Skupił się na drodze i odpowiedział jej spokojnie dopiero po dłuższej chwili. Nie obchodzi mnie, co myśli o moim nowym związku, była dziewczyna, a za chwilę przestanie mnie obchodzić, co o nim myśli moja matka. Sądziłam, że tak właśnie zareagujesz. Znam cię, dlatego nic ci wcześniej nie mówiłam. Na temat? Na temat moich spotkań i rozmów z Ludmiłą. Ona się bardzo zmieniła, wiesz, jest teraz bardziej życzliwa i empatyczna. Zaśmiał się. Ludmiła, empatyczna, mamo, proszę cię. Gdyby była empatyczna, to nie mogłaby wykonywać swojej profesji. Dobry prawnik nie ma uczuć, tylko przemyślenia i wnioski, a Ludmiła jest świetną prawniczką. Mylisz się grom, mylisz się. Czy wiesz. Matka znowu pochyliła twarz w stronę lustra, by skontrolować, czy dobrze nakłada jakieś brunatnawe smarowidło, tym razem na powieki. Że ludmiła adoptowała zwierzę ze schroniska? Zwierzę. tak powiedziała matka. Znowu zacisnął szczęki i milczałaby nie być nieuprzejmym. Obydwie: matka i była partnerka. Charakteryzowały się delikatnie mówiąc mało empatycznym podejściem do zwierząt, dlatego nie wyobrażał sobie żadnej z nich jako opiekunki zwierzęcia, ale zaryzykował i spytał, nie ukrywając ironii. Adoptowała zwierzaka, powiadasz. Niech zgadnę, pewnie je kota. Skąd wiesz? To jasne. Przecież znam lud miłe. Psu trzeba poświęcić więcej czasu i energii. Jeżeli Ludmiła przygarnęła jakieś zwierzę, to tylko kota, bo to jedyna istota, z którą może dzielić wspólne cechy charakteru, na przykład egoizm i samouwielbienie. No wiesz, zaoponowała matka, ale po chwili dodała. Ale tak, rzeczywiście, przygarnęła kota. Czarnego. Teresa spojrzała czujnie na syna i by go nadmiernie kolejny raz nie zdenerwować podczas prowadzenia samochodu, nie dorzuciła... Przygarnęła czarnego kota. Mówi ci to coś? Mimo, że tak postawione pytanie nie padło, grom domyślił się, że matka musiała się spotykać z Ludmiłą naprawdę często, skoro ta postanowiła adoptować czarnego kota. Akurat czarnego. Nie miał wątpliwości, że to nie był przypadek i że Ludmiła musiała usłyszeć od matki o niezwykłym Chevalier Bonifas, kocie Sui, który przyjechał z nią z Francji. Przetarł dłonią czoło, jakby chciał zetrzeć natrętną myśl i postanowił zakończyć temat. Dobrze, świetnie. Ludmiła adoptowała czarnego kota. Może wyjdzie jej to na zdrowie. Czy możemy już zmienić temat? Możemy, odpowiedziała pogodnie matka i zaraz dodała. Nie wiem czy Ludmile wyjdzie to na zdrowie, ale kotu na pewno Nieproszona o wyjaśnienia, kontynuowała swobodnie opowieść o tym, jak jego była ukochana, zapragnęła mieć dorosłego czarnego kota, koniecznie samca, i że akurat w tym konkretnym momencie, jak napisała matce w SMS-ie, schronisko na paluchu dysponuje tylko jednym takim modelem: czarnym kocurem nazwanym Roboczo Kosta o numerze ewidencyjnym 1096 na 19. Kota usiłował w jej imieniu adoptować aplikant Ludmiły, ale czujne wolontariuszki ze schroniska nie zgodziły się na zabieg per prokura złaciny w zastępstwie. I zażądały osobistego stawienia się prawniczki na miejscu adopcji. Ludmiła przyjechała pod schronisko z piskiem opon między jedną a drugą rozprawą i skrupulatnie przepytana przez wolontariuszkę, uzyskała zgodę na adopcję kota. Nie chciała go nawet zobaczyć bo kot znajdował się w schroniskowym szpitalu a dojście tam zabrałoby jej cenny czas adoptowała go więc nomen omen w ciemno nie w pełni jak się okazało wyleczonego kocurka aplikant dowiózł do jej domu i w tym momencie rozpoczął się nowy etap życia Ludmiły Grom westchnął zrezygnowany bo zrozumiał że jest to zaledwie początek opowieści o kocie z każdym kolejnym słowem matki słuchał coraz mniej uważnie, koncentrując się na drodze. Opowieść zaś zdawała się nie mieć końca. Zanim kompletnie odciął się od jej gadaniny, usłyszał jeszcze o rozczarowaniu ludmiły, kiedy ta wreszcie przyjrzała się kotu, któremu dała dom. Zwierzę było wychudzone, miało suchą, sztywną sierść, zupełnie taką jak wypreparowana skóra zabitego dzika, rozłożona triumfalnie na parkiecie salonu w niektórych domach o tradycji myśliwskiej. Chudość i brak urody można było jakoś cierpieć, ale kotu dodatkowo błędnie zdiagnozowano chorobę opuszek. Nie była to, jak podejrzano, choroba autoimmunologiczna, a niezaleczona rana łapy, która objawiała się tym, że zwierzak po każdym mocniejszym nacisku łapką o podłoże zalewał je krwią. Pierwszym działaniem ludmiły w zaistniałej sytuacji było zwolnienie aplikanta. Skoro nie potrafił dobrze wypełnić powierzonego mu zadania, to oznaczało, że do poważnej pracy w adwokaturze po prostu się nie nadawał. Na całej tej sytuacji mogło jednak jeszcze zyskać przygarnięte chore zwierzę. Ludmiła miała dwa wyjścia: albo oddać kota, albo zawalczyć o jego zdrowie, pomimo że ze względu na swój stan i wygląd nie wzbudzał w niej ani odrobiny sympatii. O empatii nie wspominając. Ludmiła która nigdy się nie poddawała, jak słusznie domyślił się Grom, wybrała opcję drugą. No i znowu masz rację. Pochwaliła go matka zobacz, jak ty dobrze znasz ludmiłę. Chciała jeszcze coś dodać, ale urwała w połowie zdania pod wpływem jego ostrego spojrzenia. W każdym razie, dodała, kończąc wreszcie swoją opowieść, nie jest już sama, bo mieszka z Kotem i mam nadzieję, że i w jej życiu wszystko się ułoży. Wolał nie pytać, co dokładnie miała na myśli. Postanowił zjechać na stację benzynową i kupić coś do jedzenia i picia. Wprawdzie matka nie uznawała takich miejsc, ale w tej chwili w ogóle się tym nie przejął. Kolejka była dość długa, ale jednak uparł się, że musi zaspokoić głód tu i teraz. Z nudów przysłuchiwali się rozmowom ludzi. Tuż przed nimi stała młoda para. Kobieta była w dość zaawansowanej ciąży, dlatego matka zasugerowała jej, żeby złożyła zamówienie bez kolejki. O nie, dziękuję. Żeby znienawidzili mnie wszyscy stojący? Usłyszeli jej pytanie w odpowiedzi. To ja już wolę postać i poczekać. Jakoś przeżyję. Matka pokiwała ze zrozumieniem głową. Czas dłużył im się niemiłosiernie. Grom zatopił więc wzrok w swoim smartfonie, wyłączając się kompletnie z tego, co działo się dookoła. Był to błąd, bo po kilku minutach usłyszał tuż obok poirytowane głosy. Okazało się, że matka przysłuchiwała się rozmowie młodego małżeństwa, kiedy ci dyskutowali nad imieniem dla córki, i nieproszona postanowiła włączyć się do dyskusji. Państwo wybaczą, usłyszał jej podniesiony o ton wyższy niż normalnie głos, ale to nie jest najlepszy pomysł. Jak można chcieć nazwać dziecko Blanka Melania? Przyszły ojciec spojrzał na nią z wściekłością i zapytał: A co się pani nie podoba? Zasadniczo oba imiona są ładne, oczywiście. Próbowała złagodzić swój początkowy atak matka, ale na Boga nie łączcie ich, to bez sensu. Mężczyzna złapał żonę za ramię i powiedział: Kochanie, chodź do kasy teraz nasza kolej. Mamo, czyś to oszalała? Spytał z kolei wściekły grom. Ale synu, oni nie wiedzą, co robią, wykrzyknęła w odpowiedzi. Wziął głęboki oddech, złapał matkę pod ramię i wyszeptał do ucha, cedąc słowa. Mamo, jeżeli będą chcieli nazwać dziecko Blanka Melania, albo Melania Blanka, albo nawet Benita czy Jessica, to jest to wyłącznie ich sprawa i nikomu nic do tego. Spojrzała na niego z niesmakiem i podeszła złożyć zamówienie. Kiedy już siedzieli w milczeniu przy stoliku, jedząc wybrane dania, podeszło do nich małżeństwo, do którego rozmowy matka dopiero co się wmieszała. Kobieta, gładząc swój okrągły brzuszek, zapytała, czy mogą się na chwilę dosiąść do ich stolika i dopytać jednak o te imiona. Matka spojrzała na groma triumfująco i szerokim gestem zaprosiła do zajęcia miejsc. Wzniósł oczy. Obawiał się długiego wykładu, ale ku jego zaskoczeniu, chyba przez wzgląd na młodą kobietę, mówiła konkretnie i rzeczowo. Zapytała, czy znają etymologię wybranych imion. Nie znali. Pokręciła głową na znak dezaprobaty i powiedziała. A powinniście, skoro takie, a nie inne imiona wybieracie. Imię jest pierwszym darem, który ofiarujecie waszemu dziecku. W każdej, podkreślam, w każdej kulturze imię jest też nie tylko darem, ale i dobrym życzeniem, w którym je zamykamy, nadając potomkowi. Oczywiście są też imiona nadawane ku czci przodków albo wynikające z wiary. No tak, zreflektowała się, widząc ostrzegawcze spojrzenie syna. Nie czas na wykład. W każdym razie imiona Blanka i Bianka wywodzą się z języków romańskich i znaczą biała, ale oczywiście mogą też oznaczać czysta, niewinna, a nawet jasnowłosa. Melania zaś pochodzi z języka greckiego i oznacza czarna, ciemna. W tym miejscu matka na chwilę mistrzowsko zawiesiła głos i zapytała z troską Naprawdę chcielibyście nazwać dziecko czarno-biała albo biało-czarna? Mnie się to gryzie. Nazwijcie je albo Blanka, albo Melania i będzie pięknie, ale nie razem w duecie. Grom pokiwał głową z uznaniem. Świetnie to poprowadziła. Widać było, że wpłynęła znacząco na decyzję przyszłych rodziców. No dobrze, pomyślimy, powiedziała młoda kobieta, wciąż odruchowo gładząc dłonią brzuch. A... Proszę nam jeszcze powiedzieć, co pani by proponowała? A czego życzycie waszej córce? Żeby była zdrowa, mądra, dobra i kochająca. Młodzi rodzice odruchowo złapali się za ręce i w oczach obojga pojawiły się łzy wzruszenia. Matka zamyśliła się. To może Nina. Pochodzenie wprawdzie niepewne, może asyryjskie, może greckie. Ale oznacza Bóg łaskaw. W tak krótkim imieniu mamy od razu życzenie wszelkich łask Bożych dla dziecka, że tak powiem w pakiecie. Albo może Milena. Miła, miła innym, jeżeli wolicie nasz słowiański rdzeń. Może Eksantypa, Wyrwało się Gromowi, ale spiorunowany wzrokiem matki zamilkł. To żeś wymyślił. prychnęła z wściekłością. Już bardziej proponowałabym imię Monika albo Helena. To po grecku znaczy blask księżyca rozmarzyła się albo od razu dwa w jednym Marianna Julianna. a no i ważna rzecz imię powinno pasować do nazwiska w tym momencie matka była nie do powstrzymania zaczęła snuć słuszny skądinąd wywód że osoba o pospolitym nazwisku nie powinna nazywać dziecka zbyt wydumanym imieniem tak to o czym mówiła było interesujące ale nie mieli czasu grom dopił kolej i spojrzał demonstracyjnie na zegarek Młode małżeństwo zaczęło się żegnać, wymieniając jednocześnie kontakt telefoniczny z matką. Omal nie tupnął nogą jak rozwścieczony mały chłopiec, kiedy na odchodnym pogratulowali mu takiej wspaniałej, wręcz niesamowitej mamy. Rozdział szósty. Sui marzyła o ceremonii ślubnej w lesie. Właściwie nie w lesie, bo ona i Trintawini obraziłyby się, gdyby największy kompleks leśny na Mazurach, Puszcze Piską, nazwał po prostu lasem. Było coś niezwykłego w tym, że język polski, jak prawie żaden inny, zachował przez wieki liczne nazwy, które synonimicznie nawiązywały do znaczenia słowa las, pierwotnie rozumianego jako teren porośnięty drzewami, zwłaszcza liściastymi. Grom nigdy by nie pomyślał, że jako dorosły wróci kiedykolwiek myślami do olimpiady z języka polskiego, której został laureatem jeszcze w szkole podstawowej. Podczas finału napisał esej, który dał mu pierwsze miejsce. Nie dotyczył literatury polskiej, ale stricte jednego z działów językoznawstwa semantyki. Napisał wtedy, że współcześnie prawie każde większe skupisko drzew jest określane słowem las. Jednak w Polszczyźnie, a właściwie na jej obrzeżach, w piosenkach, legendach, bajkach, a także w utartych nazwach geograficznych, wciąż funkcjonowały słowa takie jak bur, puszcza, knieja czy gaj precyzyjnie nawiązujące do pierwotnych leśnych obszarów, w które setki lat temu obfitowały tereny środkowej Europy. Właściwie nie można się było dziwić, że z czasem wszystkie te słowa wyszły z użycia, skoro pierwotne puszcze, bory i knieje wycięto, a w ich miejsce zadomowił się człowiek. Rozwój cywilizacyjny i bezlitosne niszczenie ekosystemów dla własnych potrzeb sprawiło, że kilka wieków później nawet takie słowa jak Łęk, Młodnik, Zagajnik, Ostęp, Matecznik, Brzezina czy Dąbrowa stały się archaiczne i wręcz niezrozumiałe dla kolejnych pokoleń. Pozostał jedynie las, króciutkie słowo, w którym musiały się zmieścić setki gatunków drzew i historia ich życia. Sui marzyła więc o ślubie w Puszczy Piskiej, a konkretnie w Gaju, którym pieczołowicie opiekowała się trintawini. Przed wiekami Gaje w całej Europie pełniły funkcję zalesionych miejsc pogańskich kultów. Dawały schronienie uciekającym. Były miejscem sądu, podejmowano w nich najważniejsze dla społeczności decyzje. Święte drzewa, które tam rosły, miały ogromną moc. Oto, by zachować takie miejsce w Puszczy Piskiej zadbała mazurska zielarka. Dzięki niej pamięć przodków wciąż uparcie świetliła. Grom nigdy wcześniej tam nie był, bo Trintawini zależało na bezpieczeństwie kilkusetletnich drzew, dlatego większość spotkań związanych z pruskim kalendarzem odbywało się nad jeziorami. Sui kolejny miesiąc siedziała zakopana w książkach, przygotowując się do egzaminu specjalizacyjnego, dlatego kiedy odwiedziła ich Trintawini, żeby omówić szczegóły obrzędu, zaproponował, aby do puszczy wybrali się tylko we dwoje. Gaj, w którym miał wziąć ślub, porastała prawie wyłącznie sosna mazurska, zwana też sosną piską. Jak opowiadała zielarka, drzewa te były nie tylko strzeliste, ale i bardzo żywotne. Jednak nawet 200 lat ich życia nie mogło się równać z żywotnością dębów. Zobacz wskazała mu dłonią dąbrowę. Jedynie one mogą żyć nawet i tysiąc lat! W środku gaju rosło pięć potężnych starych dębów, przy których przystanęli. To w ich kręgu mieli znaleźć się w niedalekiej przyszłości on, Sui i udzielająca im błogosławieństwa Trintawini. Spojrzał w górę, by przez bezlistne konary obserwować wielką, szarą chmurę ptaków unoszącą się nad nimi. Dotknął dłonią chropowatej kory jednego z drzew i odruchowo je objął. W tym momencie przypomniał sobie dziwny sen przed kilku dni. Tym razem na jawie dotykał kory potężnego dębu, i jedyne, co nie było zgodne ze snem, to fakt, że nie miał dłoni spętanej białym płótnem z wzorem wyhaftowanym czerwoną nicią. Widząc pytający wzrok Trintawini, opowiedział jej o swoim śnie. Zielarka słuchała w milczeniu, nie przerywając opowieści, a na jej twarzy widać było niepokój. W końcu zapytała: Grom? Pamiętasz może wzory? Z tego haftu zesnął? Trochę chyba. To były zwyczajne wzory ludowe. Wydaje mi się, że już je widziałem w jakimś muzeum czy w Skansenie. Tyle, że we śnie one były takie ruchome, jakby żywe, powiedział z namysłem. Zielarka położyła mu dłonie na ramionach i zajrzała w oczy. Myślę, że już czas, abyś jechał na Podlasie. Nie odkładaj tego. Sui mówiła mi, że chyba podświadomie robisz wszystko, żeby przesunąć terminy spotkania z notariuszem. Usiadł, opierając się plecami o potężny pień dębu i milczał. W końcu powiedział z wahaniem. Chyba ma rację. Czuję, że jak tam pojadę, będzie to już ostateczne pożegnanie z dziadkiem. A tak. A tak wciąż z tobą jest, bo jeszcze nie wszystkie jego sprawy zostały zamknięte? Mniej więcej mruknął. Trintawini owinęła się szczelniej wełnianym kocem, spojrzała z niepokojem w niebo i jeszcze raz poprosiła, żeby jechał. Grom nie można bez końca odkładać tego, co musi się wydarzyć. Kiedy zapytał, co właściwie ma na myśli, odpowiedziała: Los, przeznaczenie, a może czysty przypadek sprawiają, że ludzkie drogi krzyżują się na chwilę i właśnie te krótkie i pozornie nic nieznaczące spotkania. Mają nierzadko największy wpływ na życie jednostki. Rozumiesz? Prościej już nie mogłaś tego powiedzieć. Zaśmiał się z ironią. Uśmiechnęła się. Wiesz, mam w tamtych okolicach, a dokładnie w Puszczy Białowieskiej, siostrę. Nie jesteśmy jednej krwi, ale kilka lat chowałyśmy się razem. Tutaj. Jej ojciec był leśniczym. Ma na imię Kalinika. Nie widziałam jej wiele lat. Teraz czuję, że nadeszła pora, byśmy się zobaczyły. Podaj mi datę, którą ustaliliście z notariuszem, i nie przekładaj już więcej spotkania. ścisnęła mocno jego dłoń i zajrzała w oczy. Poczuł natychmiastowy ucisk w skroni, a ona, wtapiając spojrzenie w jego źrenice, mówiła dalej. Po otwarciu testamentu jedź prosto do puszczy. Ja już będę tam na ciebie czekać. Podczas drogi powrotnej grom dzielił się z Trintawini wszystkimi wątpliwościami i podejrzeniami. Oczywiste było, że dokonany przez dziadka wybór miejsca na odczytanie jego ostatniej woli nie był przypadkowy. Wszyscy w rodzinie zachodzili w głowę, dlaczego wskazał na notariusza z Bielska-Podlaskiego, z miasta i regionu, z którym nie mieli żadnych związków. Matka wysnuła nawet hipotezę o nieślubnym dziecku teścia, o którym cała rodzina miała się dowiedzieć podczas otwarcia testamentu. Ale zarówno ojciec Groma, jak i jego siostra skutecznie gasili jej fantazję, pukając się zgodnie w czoło. Śledztwo Groma i jego ojca w związku z hipotetycznymi powiązaniami rodziny z Podlasiem również nie wniosło niczego nowego. Potwierdziło się tylko to, co wiedziano wcześniej: w tym akurat regionie praktycznie nikt z nich nie bywał, no może co oczywiste, poza suwalszczyzną. Nigdy jakoś nie było ani okazji, ani potrzeby. Jeżeli wakacje, to ciepłe kraje. Jeżeli krótki urlop w Polsce, to góry, morze lub jeziora. Na Podlasie było im wszystkim po prostu nie po drodze, tak samo jak wielu innym Polakom. Rozdział 7. Do Bielska Podlaskiego Grom i Sui wyjechali wczesnym rankiem. Rodzice mieli dotrzeć z Warszawy, a beata z ciotką i kuzynami z Olsztyna. Na miejscu wszyscy zjawili się dobre pół godziny przed czasem. Mieli więc chwilę, aby się odświeżyć po podróży i zasiąść w adwokackiej poczekalni przy stolikach, z czekającą na nich zaparzoną kawą i herbatą. Sui i Matka Groma, nie będąc uczestniczkami postępowania spadkowego, szybko opuściły poczekalnię, zgodnie tłumacząc się chęcią zwiedzania miasta. Grom wiedział, że specjalnie się do tego przygotowywały, był więc o niespokojny, nie miały prawa się nudzić. Ich głównym celem miało być poszukiwanie dawnej atmosfery małego sennego miasteczka, wspaniale uwiecznionego w kadrach filmu Znachor. Po ich wyjściu w poczekalni zrobiło się mniej tłoczno i dopiero wtedy zauważył starszą kobietę siedzącą w głębi holu. Nie rzucała się w żaden sposób w oczy, jednak cały czas przyglądała się wszystkim uważnie, chociaż w miarę dyskretnie. Uśmiechnął się do siebie. No nie, wbrew czarnowictwu matki... Kobieta nie wyglądała na nieślubne dziecko dziadka. Na oko mogła mieć siedemdziesiąt parę lat. Zapewne przyszła w zupełnie innej sprawie. Najwidoczniej miał rację, bo na odczytanie testamentu każdy został wezwany z imienia i nazwiska. Ich rodzina weszła do sali, a starsza kobieta pozostała w holu. Notariusz, po sprawdzeniu danych z dowodów osobistych, przystąpił do odczytywania testamentu dziadek starannie przemyślał podział swoich ziemskich dóbr, aby nie spowodował wzajemnych animozji. Córce zapisał w całości dom w Ostrudzie, synowi mieszkanie w Olsztynie, zaś czwórka wnuków dziedziczyła w równych częściach znaczne kwoty w gotówce. Grom, słuchając monotonnego głosu notariusza, wymieniającego numery działek i ksiąg wieczystych, zaczął kolejny raz zastanawiać się, dlaczego dziadek zdecydował się na odczytanie swojego przewidywalnego, jakkolwiek by było testamentu, właśnie na Podlasiu. Nie usłyszał, że w pewnym momencie notariusz zwrócił się bezpośrednio do niego. Czy pan się zgadza, panie Gromosławie? Głupio mu było powiedzieć, że nie słuchał i prosić o powtórzenie, odpowiedział więc twierdząco. Notariusz otworzył jedną z dwóch kopert położonych przed sobą, wyjął kartkę i odczytał treść. Ja, Aleksander Sidorowicz, syn Ksawerego, proszę całą rodzinę, aby udzieliła mojemu wnukowi, Gromosławowi, wszelkiej pomocy w poszukiwaniach mających wypełnić moją ostatnią wolę. Zwracam się też z prośbą o pomoc wnukowi do wszystkich moich kolegów i przyjaciół, aby wsparli go w każdy możliwy sposób. Wszyscy spojrzeli pytając na groma, który bezradnie rozłożył ręce. Tymczasem notariusz podniósł drugą kopertę i powiedział: Została nam jeszcze ta koperta, najgrubsza. Ona też jest adresowana wyłącznie do pana, panie Gromosławie. Przeczytam ten list na głos tylko wtedy, jeżeli znowu wyrazi pan na to zgodę. Wiedział, że obdarowana ciotka i jego kuzyni przebierali nogami, aby jak najszybciej wrócić już z odpisami testamentu do domu i zacząć go realizować. Z drugiej jednak strony widział ciekawość malującą się na ich twarzach. Może myśleli sobie, że dziadek złożył jeszcze jakiś dodatkowy zapis na korzyść ukochanego wnuka. Wolał od razu rozwiać wszelkie wątpliwości co do testamentu i dlatego poprosił o odczytanie na głos listu dziadka. Prawnik odchrząknął, napił się wody i zaczął czytać. Treść listu docierała do niego jak przez mgłę. Nie tylko zresztą do niego, bo widział po twarzy ojca, że także i on nie miał pojęcia o wydarzeniach, które w liście opisywał dziadek. Kiedy notariusz skończył czytać, włożył z powrotem do kopert oba listy dziadka i poprosił wszystkich o przejście do poczekalni. Obiecał, że za kilka minut otrzymają wszystkie wypisy. Niezwłocznie poprosił też o wejście do sali, czekającą wciąż w poczekalni starszą kobietę. Po otrzymaniu wypisów testamentu, ciotka i kuzyni pożegnali się szybko, zapewniając o wszelkiej możliwej pomocy z ich strony i ruszyli w drogę powrotną. Ojciec i Beata poszli w kierunku ratusza, zagłębieni w rozmowie o treści listu dziadka i nawet nie zauważyli, że grom się od nich odłączył. Usiadł na schodach kancelarii i obracał w dłoniach dokumenty. Wspominał dziadka. Jego uśmiech, ogromne brązowe oczy i mądre, ale zazwyczaj bardzo ironiczne podejście do rzeczywistości. Dopiero po kilkunastu sekundach zorientował się, że ktoś siedzi obok niego i spogląda wyczekująco. To był notariusz. Patrzył znacząco na trzymane przez Groma papiery. Zapalił nieco drżącą ręką papierosa i odezwał się pierwszy. Chciałem tylko, żeby pan wiedział, że ten tekst zapisany w kopercie nie jest taki dosłowny. Nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiał, co prawnik miał na myśli. To były ostatnie dni życia pana dziadka, kiedy dyktował swoją wolę. Był już bardzo, bardzo słaby. Sam pan zresztą wie, te słowa skierowane do pana. zaciągnął się głęboko. Ja po prostu nagrałem, a dopiero potem spisała je pewna osoba za zgodą pana Sidorowicza. Na koniec wszystko uwierzytelniłem moją pieczęcią. Był zdumiony. Przez chwilę chciał nawet dopytać, kto taki spisywał ostatnie słowa dziadka, skoro nikt z najbliższej rodziny o niczym nie wiedział, ale zrezygnował z drążenia tematu. W obecnej sytuacji nie miało to najmniejszego znaczenia. Czyli upewnił się, to, co pan mi zostawił spisane w kopercie, to nie jest słowo w słowo, jak wypowiedział je mój dziadek, tak? Prawnik sząknął nerwowo i zapalił kolejnego papierosa. Zgadza się. Osoba, która wtedy ze mną była, czasami do jednego słowa dodawała kilka, ale tylko dlatego, dodał usprawiedliwiająco, że bardzo dobrze znała całą opowieść. Zawiesił na chwilę głos i odkaszlnął. Zapewniam, że cały sens wypowiedzi pana Aleksandra został zachowany. Co więcej, pana dziadek nie tylko zgodził się, ale wręcz nalegał, aby spisano w ten sposób jego słowa. Nie popełniłem niczego sprzecznego z wolą mojego klienta. Wszystko to, co chciał panu przekazać dziadek, zostało zapisane w tym liście. Jeżeli ma pan jakiekolwiek wątpliwości, to mam zachowane oryginalne nagranie. Nie wiem tylko, czy rzeczywiście chciałby pan je usłyszeć. Grom przełknął głośno ślinę. Nie, nie chciałby. Nie czuł się na siłach. Dopiero później dowiedział się, że nikt z jego rodziny nigdy nie zdecydował się na odsłuchanie nagrania powstałego w ostatnich dniach życia dziadka. Kiedy je niechcący zniszczono, żałował, że tego jednak nie zrobił. Zdarzało mu się, że dziadek mu się śnił, jednak w tych snach nie słyszał jego głosu, głosu, za którym chyba najbardziej tęsknił. Jego głębia, tębr, przybliżały go znacząco do kochanej osoby. Był niepowtarzalny i wyjątkowy tak jak linie papilarne dłoni. Zanim prawnik rozpoczął zapalanie trzeciego papierosa, Grom podsumował całą rozmowę jeszcze raz. Czyli to, co tutaj trzymam, to jest ostatnia wola dziadka, nagrana przez pana, ale rozbudowana i utrwalona na piśmie przez osobę, której ufał. Jednocześnie pan, powagą swojego urzędu, potwierdza sens i znaczenie tego, co dziadek chciał mi przekazać. Czy dobrze wszystko zrozumiałem? Jest dokładnie tak, jak pan raczył stwierdzić, uprzejmie odpowiedział prawnik i wreszcie zapalił trzeciego papierosa, zaciągając się głęboko. Po chwili, puszczając w powietrze zgrabne kółka dymu, dodał: I bardzo dziękuję, że nie pyta pan o tożsamość osoby, która uczestniczyła przy spisywaniu słów pana dziadka, bo i tak nie mógłbym tego ujawnić. Rozdział ósmy. Mijały minuty. A grom z grubą kopertą w dłoni szukał miejsca, w którym mógłby w spokoju zapoznać się jeszcze raz z listem, testamentem dziadka. Jego uwagę przykuła przepiękna niebieska cerkiew pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Wyglądała tak, jakby ktoś ją wyczarował, a potem brutalnie wcisnął w szkaradną, postkomunistyczną urbanistykę okolicy miasta. Obchodził cerkiew dookoła, licząc, że znajdzie jakąś ławkę, na której mógłby przysiąść. Kiedy mijał starszą kobietę, która zmieniała kwiaty przy krzyżu, dostrzegł na tyłach świątyni niewielkie baptysterium, oczywiście w nieodłącznych niebieskościach. Postanowił przysiąść na jego schodkach i przeczytać jeszcze raz list, wolę dziadka. Otworzył kopertę, nieświadomie przeczesał palcami gęstą czuprynę i zaczął czytać. Kochany wnusiu, wiem, że nie spodziewałeś się tego listu. Ale ja też nie spodziewałem się, że u kresu życia będę chciał, aby ktoś doprowadził wszystkie moje sprawy do końca, nawet te, które przykrył kurz. To, o czym chcę ci napisać, wydarzyło się lata temu. Zapomniałem już o tym, nic nie mąciło mojego spokoju przez taki szmat czasu. A jednak, Wnusiu, a jednak. Lekarze może nie mówią mi wszystkiego, ale ja doskonale wiem, że mój czas zaczął się liczyć już nie w miesiącach, a zaledwie tygodniach, a może dniach. Właśnie dlatego jest ze mną zaprzyjaźniony notariusz i świadek naszej rozmowy. Zanim zrozumiesz moją prośbę, muszę wrócić do pewnych wydarzeń, bez których nie będziesz mógł wyjaśnić tego, o co chcecie prosić. Wszystko. Wydarzyło się na ostatnim roku studiów. Pisałem wtedy pracę magisterską dotyczącą kształtowania się wschodnich granic Polski po II wojnie światowej. Tak, w tamtym czasie chciałem się specjalizować właśnie w okresie powojennym. Wysłano mnie na obowiązkowe praktyki nauczycielskie do dużej podlaskiej wsi o nazwie Dubicze Cerkiewne. Oszczędzę ci opisu trudu, jaki w tamtym czasie musiałem włożyć nie tylko w nauczanie, ale także w proste kwestie życia codziennego, takie jak ciepły posiłek czy zachowanie higieny. Przyjęto mnie tam życzliwie, ale bardzo długo byłem w tej małej wspólnocie obcy. Obcość między nami dodatkowo potęgował język, którego powszechnie między sobą używano. Językoznawcy zapewne nazwą go gwarą albo dialektem wschodniosłowiańskim. Zresztą ta terminologia nie ma tu większego znaczenia. Miejscowi mówili językiem, który nie do końca rozumiałem, pomimo znajomości tak polskiego, jak i rosyjskiego. To było coś pomiędzy. Z czasem pojmowałem jednak coraz więcej i szybko się uczyłem. I właśnie ten język stał się dla mnie w tamtym czasie przepustką do ich świata świata wykluczonych, bo takimi się właśnie czuli. Tak o sobie mówili bo nie byli ani Polakami, ani Białorusinami, ani Ukraińcami, chociaż w każdej rodzinie znalazłbyś przodków tych trzech narodowości. To, co ich łączyło, to był właśnie język i z całą pewnością wiara. Wszyscy byli prawosławni. W tamtym czasie przez Polaków z zachodniej i środkowej Polski często uznawani za ruskich, właśnie ze względu na wiarę i język. Na Podlasiu nierzadko nazywano ich kacapami. Oni nie zostali wprawdzie wyrzuceni z domów, tak jak moja rodzina pochodząca z Litwy, i teoretycznie byli u siebie z dziada pradziada, ale paradoksalnie nie do końca czuli się jak u siebie ze względu na zmieniające się granice. Ani tu, ani tam nie byli do końca swoi. Zetknąłem się z problemami tożsamościowymi. Ze strachem dzieci w szkole, w którym rodzice o stricte prawosławnych imionach, nie mówiący poprawnie po polsku, powtarzali z przerażeniem: Pamiętaj, gdyby ktoś pytał, mów żeś Polka, żeś Polak. Tam też poznałem gościnność i życzliwość charakterystyczną dla kresowiaków, zupełnie inną. Chociaż wcale nie twierdzę, że gorszą niż ta wielkopolska czy galicyjska. Wnusiu Żałuję, że nie opowiedziałem ci o tym wcześniej. Teraz brakuje mi sił, a bardzo chciałem, żebyś zrozumiał okoliczności, w jakich się wtedy znalazłem. Przerwał czytanie, bo wydawało mu się, że czuje na sobie czyjś wzrok. Rozejrzał się uważnie i zauważył tę samą starszą kobietę, która wcześniej dekorowała kwiatami krzyż przed cerkwią, a teraz, przyciskając do piersi jakiś zeszyt czy skrypt, wpatrywała się w niego, zachowując jednak dystans. Przyjrzał się jej uważniej. Zdał sobie sprawę, że to tę kobietę widział już wcześniej w poczekalni u notariusza, kiedy czekali na otwarcie testamentu. Skinął głową w jej kierunku. Podniósł się ze schodków i ostrożnie ruszył w jej stronę. W pierwszym odruchu chciała odejść, jednak została. Kiedy był już blisko niej, niespodziewanie wyciągnęła do niego rękę i szybko powiedziała: Mam na imię Nedjeżda, ale może pan mnie nazywać Nadzieja albo Nadia. To tak bardziej po polsku. Ja wiem, spuściła wzrok. To pana zaskoczy, ale zostawię adres. Wcisnęła mu do dłoni małą zapisaną karteczkę. Mieszkam niedaleko, w Tokarach. Bardzo, nad spodziewaniem mocno ścisnęła dłonią jego dłoń. Bardzo proszę, niech mnie pan odwiedzi. Pan jest wnukiem Aleksandra. Od niego wiem, że mógłby pan mi pomóc. Uśmiechnął się do niej niepewnie, a ona odwróciła się i szybko poszła w stronę ulicy. Kiedy znowu usiadł na schodkach, usłyszał jednak, że go woła. Poderwał się. Zapomniałam, zapomniałam, a chciałam właśnie teraz to panu przekazać. Wyciągnęła nieśmiało w jego kierunku dłoń, w której trzymała skrypt. To napisał mój wnuk. Nikt mu tego nie chciał wydać. Żadne wydawnictwo. Nikt. Niech pan weźmie. Przyda się panu. Pan tu pierwszy raz. Zobaczy pan. To, co napisał, nie pójdzie przynajmniej na marne. Odprowadził ją spojrzeniem i dopiero po dłuższej chwili spojrzał na skrypt, który mu podała. Przeczytał stronę tytułową: Mikita Panasiewicz. Subiektywny przewodnik po Podlasiu. Pokręcił głową. Na cholerę był mu przewodnik po Podlasiu i to na dodatek przewodnik, którego nikt nie chciał wydać, czyli pewnie słaby. Dlaczego i do czego, według tej pani nadjeżdy, miał mu się przydać? Pokręcił głową z nieskrywaną irytacją, ale przekartkował skrypt. W pierwszej części stanowił on zwarty tekst, ozdobiony niewątpliwie pięknymi zdjęciami, natomiast na samym końcu znajdował się słowniczek. Spojrzał na pierwsze hasła i uniósł w zdumieniu brwi, pogrążając się w lekturze. Autor przewodnika z całą pewnością dobrze władał piórem, a sam fakt, że nazwał swoje dzieło subiektywnym, w ograniczony sposób usprawiedliwiał wyjątkowo ironiczny, wręcz sarkastyczny stosunek do odbiorcy. Odbiorcy katolika. Westchnął i zamknął przewodnik. To nie był czas na analizę jego treści. Pani Nadjeżda chyba się myliła, ofiarowując mu taki prezent, uznał go za bezużyteczny. Znowu wrócił na schodki baptysterium, skrypt rzucił niedbale obok, przykrywając go kopertą i zaczął czytać listy dziadka od miejsca, w którym przerwał. Byłem tam nie tylko nauczycielem, ale także początkującym badaczem, który zbierał materiały do pracy magisterskiej. I tu tak naprawdę zaczyna się cała historia. Kiedy usiłowałem zgromadzić materiały, pytając starszych mieszkańców o okres powojenny, spotykałem się z milczeniem i, co najgorsze, ze wzrokiem pełnym przerażenia. Nie chcieli mówić o powojniu, nie chcieli niczego wspominać. Znów zrobili się podejrzliwi w stosunku do mnie, ich dawna życzliwość zniknęła. Nie rozumiałbym powodów, gdyby nie moi młodsi i starsi uczniowie. Któregoś dnia dzieci zaprowadziły mnie do wsi zaleszany. Dopiero wtedy pojąłem. Kiedyś był tam tylko wielki głaz, dziś tablica pamiątkowa z nazwiskami wszystkich pomordowanych. Na pewno słyszałeś o burym. Grom uśmiechnął się, bo zaczynał rozumieć użyteczność dopiero co ofiarowanego prezentu. Był prawie pewien, że hasło Bury mignęło mu w skrypcie, który przed chwilą niedbale kartkował. Wyciągnął leżący pod kopertą subiektywny przewodnik po Podlasiu i tym razem z ciekawością kartkował strony, szukając odpowiednich haseł. Bury. Jeśli jesteś wszechpolakiem, patrz patriota. Jeśli jesteś Polakiem, patrz Pacyfikację Wsi Podlaskich 1946. Jeśli nie rozumiesz o co ten krzyk. Patrz, marsz na cześć Burego w Hajnówce. O coraz głośniejszym z roku na rok marszu na cześć Burego w Hajnówce słyszał już kilkukrotnie, ale ciekaw był, jak autor subiektywnego przewodnika zdefiniuje słowo patriota. Nie rozczarował się. Patriota. W kontekście marszów na cześć Burego, patriota to Polak-katolik, posiadający przodków w AK i nie mający w żyłach nawet promila krwi żydowskiej. Nosi krótko przystrzyżone włosy i namiętnie kolekcjonuje kije do bejsbola. Jeżeli patriota ma żonę, to zazwyczaj regularnie ją bije, ale w zamian oddaje cześć Maryi. Jedna obrywa, druga jest wielbiona, czyli mamy taki, powiedzmy, feministyczny remis. Dzięki za taki patriotyzm! mruknął sam do siebie i poszukał kolejnego hasła, które go zainteresowało. Pacyfikacje wsi Podlaskich 1946. Zaleszany, zanie, końcowizna, szpaki i wulka wygonowska. Podkomendni Burego mordowali nie tylko mężczyzn podejrzanych o wrogi stosunek do podziemia, ale także starców i dzieci wiary prawosławnej i narodowości białoruskiej sprzyjających władzy ludowej. Ale w czasie wojny Niemcy mordowali więcej, okrutniej, więc o co ten cały krzyk? Zaczynał rozumieć, o co ten cały krzyk. Jego wzrok padł na kolejne hasło na stronie. Nie mógł się powstrzymać, więc czytał dalej. Drochlin sypnie nowe, zaczerlany. Wsie w powiecie siemiatyckim, których mieszkańcy byli prawosławni i byli białorusinami. Byli. Po II wojnie światowej, kiedy granice wydawały się jeszcze niepewne, białoruskie wsie stały się podejrzane dla partyzantów z AK, tak narodowościowo, jak i religijnie. Katoliccy sąsiedzi nierzadko byli podobnego zdania. Mieszkańcy wyżej wymienionych wsi mieli oczywiście wybór: a. Przeprowadzkę do Związku Radzieckiego, b. Przejście na katolicyzm. Była jeszcze opcja C. Śmierć. Ci, którzy wybrali opcję A, nigdy już z ZSRR nie powrócili. Więcej szczęścia mieli ci, którzy wybrali opcję B. Po 1949 roku polskie podziemie niepodległościowe zostało wyeliminowane przez socjalistyczne państwo a konwertyci w większości powrócili do wiary przodków. Opcja C: błądziła po Podlaskiej Ziemi z dowolnością i trafem ślepo wystrzelonej kuli. Można było zginąć z każdej ręki i za byle co. Takie czasy można powiedzieć i usprawiedliwić. Szczęśliwi ci, którzy nie żyli w takich czasach. Pokręcił z irytacją głową, zamknął przewodnik i znowu sięgnął po list dziadka. To, co zrobili jego żołnierze pod jego komendą, jest niedopuszczalne. W żaden sposób nie można usprawiedliwić morderstw na cywilach. Nie będę ci pisać o weryfikacji postaci Burego w ostatnich latach przez IPN. Każdy może sam ocenić, jak bardzo ona ewoluowała. Chcę tylko, żebyś wiedział, że ja sam uważam Burego za wielkiego patriota. Wiem, że teraz się uśmiechasz ironicznie, Wnusiu, ale takie mam przekonanie. Co nie zmienia faktu, że żołnierze pod jego komendą dokonywali morderstw tak na litewskich jeńcach, jak i na podlaskiej ludności. Mam nadzieję, że dostrzegasz ten paradoks. Znowu przerwał czytanie i tym razem obiema dłońmi przejechał po włosach, kręcąc jednocześnie z niedowierzaniem głową. Stanowisko dziadka mocno go zaskakiwało, ale z drugiej strony było jednak zrozumiałe. On sam na przykład uważał Romana Polańskiego za jednego z najlepszych reżyserów XX wieku, ale przecież ten sam Polański był także w jego oczach przestępcą seksualnym. Czynów popełnionych na dzieciach, obojętnie ile lat temu, nic i nikt nie mógł usprawiedliwić ani wymazać. Chociaż niektórzy w zależności od poglądów usilnie się starali, próbując oddzielić bycie reżyserem od bycia człowiekiem. Znowu wrócił do czytania. Kiedy poznałem historię polskiego podziemia z opowieści dzieci, przekazywanej im szeptem przez rodziców i dziadków, postanowiłem, że zmienię temat pracy i zajmę się historią wczesnego średniowiecza. Przewidywałem, że interpretacja faktów powojennych będzie się zmieniała w zależności od rządzących partii i ustrojów, a na takim badaniu historii mi nie zależało. Minione lata pokazały, że się nie myliłem. Wprawdzie temat pracy porzuciłem na zawsze, jednak wrócił on do mnie jednego z ostatnich dni mojej praktyki. Kończyłem zajęcia, kiedy razem z jakąś kobietą podeszła do mnie uczennica najstarszej klasy. Nazywała się Nadjeżda Panasiewicz, ale wszyscy mówiliśmy do niej Nadja. Lubiłem Nadję, bo była wybitnie zdolna, a rodzice interesowali się jej postępami. Mimo, że miała kilkoro rodzeństwa, to właśnie ona była ich oczkiem w głowie. Kobieta, która towarzyszyła Nadji, była jej sąsiadką. Wiele minut minęło, zanim zdecydowała się szeptem wyznać mi, o co chce mnie prosić. Rok 1946 był czasem, kiedy zniknęło wielu ludzi, przede wszystkim prawosławnych mężczyzn. Wiedziano, jaki był los niektórych z nich, jednak koleje życia innych na zawsze pozostały niewyjaśnione. Olga Ilczuk szukała męża i brata. Zaginęli bez śladu właśnie w tym kluczowym 1946 roku. Podała mi pomiętą kartkę z trzema nazwiskami innych mężczyzn z okolicznych wiosek, których los także był nieznany, i poprosiła, abym spróbował ustalić, czy zabili ich ludzie Burego, czy też może NKWD. Była pewna, że nie żyją, ale chciała się dowiedzieć, co ich spotkało i z czyjej ręki. Chciała też wiedzieć, gdzie szukać ich grobów. Początkowo stanowczo się broniłem przed tym zadaniem, bo tak naprawdę. Co ja mogłem? Szukanie tego typu informacji było niebezpieczne, narażałoby nie tylko mnie, ale i moją rodzinę. Jednak przekonała mnie, żebym wziął kartkę z nazwiskami i błagała, żebym nie zapomniał o jej prośbie. Wierzyła, że jako student piszący pracę magisterską dotyczącą pierwszych lat po wojnie, będę miał dostęp do archiwów, a nawet jeżeli nie, to poznam kogoś, kto go ma. I może w ten sposób uda się znaleźć odpowiedź na dręczące ją pytania. Kto zabił? Bo zabił na pewno. Obiecałem więc. Nie chciałem rozczarować nadjeżdy, która tak ufnie i z wiarą patrzyła w moją twarz. Jak się domyślasz, nigdy nie natrafiłem na żaden ślad po zaginionych, chociaż przez pierwsze lata pamiętałem o prośbie. Dyskretnie przeglądałem akta z tamtego czasu i tamtych okolic. Śledziłem raporty i notatki, ale kiedy dowiedziano się, że zmieniłem obszar badań, odebrano mi dostęp do archiwum II wojny światowej i powojnia, tym samym straciłem najlepsze źródło informacji. Nigdy potem nie wróciłem już do Dubicz-Cerkiewnych, ale nie straciłem kontaktu z nadium. Po skończeniu szkoły średniej dostała się na studia. Raz do roku wysyłała mi list, informując o postępach. Wiedziała, że będę z niej dumny. Byłem też na obronie jej pracy magisterskiej, a ona na obronie mojego doktoratu. Babcia chyba nawet była o nią trochę zazdrosna. Uspokoiła się, kiedy Nadia wyszła za mąż. To jednak nie było szczęśliwe małżeństwo i chyba nie jest do tej pory. Nadia wyszła za stuprocentowego Polaka katolika, który nie uznaje innych tak etnicznie jak wyznaniowo. Dla niej łaskawca zrobił wyjątek. Żydokomuna to podobno jego ulubione słowo. Jest apodyktyczny i kłótliwy. Bardzo mi jej żal. Mówię ci o tym tak dużo, ponieważ chciałbym, abyś spotkał się z Nadjeżdą. Może porozmawiasz z nią i podejmiesz w moim imieniu... Ostatnią próbę odnalezienia mężczyzn zaginionych w okolicach Dubicz-Cerkiewnych w 1946 roku. Bardzo tego pragnę. Czuję się winny wobec Olgi Ilczuk i nadjeżdy. Mogłem zrobić więcej, a nie zrobiłem. Dlatego proszę Ciebie, Wnusiu, pomóż mi. Spraw, aby moja dusza odnalazła spokój. Grom wiedział, że testament dziadka przyjdzie mu przeczytać jeszcze kilka razy. Na razie włożył kartki do koperty, a kopertę do subiektywnego przewodnika po Podlasiu. Poklepał skrypt, tak jakby chciał mu okazać, że zaczyna go lubić, po czym wyjął z kieszeni adres pani nadjeżdy i popatrzył na niego z namysłem. Intuicja tak, przyznawał to. Intuicja mówiła mu, że pakuje się w kłopoty. Rozdział dziewiąty O spotkaniu z panią Nadjeżdą i jej zaproszeniu postanowił nikomu nie mówić. Nikomu oprócz wszędobylskiej matki, której czujne spojrzenie dostrzegło zatknięty w tylną kieszeń dżinsów subiektywny przewodnik po Podlasiu. Wyrwała mu go z nienacka i zaczęła studiować w drodze na parking. – Dobre, synu, skąd to masz? – wykrzykiwała gorączkowo kartkując strony. Objął matkę ramieniem i wyjaśnił szeptem historię spotkania z dawną znajomą dziadka. Przysiągł jej opowiedzieć wszystko w najbliższym, dogodnym momencie i z najdrobniejszymi szczegółami. Dlatego obiecała również szeptem, że chwilowo nie nagłośni sprawy na forum rodzinnym. Nie miał wyboru, musiał jej zaufać, ale wiedział, że dotrzyma słowa, przynajmniej przez kilka pierwszych dni. Tokary, w których mieszkała nadjeżda, znajdowały się tuż przy granicy z Białorusią, dlatego od razu przy wjeździe został zatrzymany przez patrol Straży Granicznej. Wylegitymowali go, a on zapytał o dom nadjeżdy. A, to jeszcze kawałek, odpowiedział mu pogranicznik. Za domem Jankowskich, jakieś 300 metrów w prawo. Świetnie, pomyślał. Za domem Jankowskich i wszystko jasne. Odjechał kilkadziesiąt metrów dalej i zatrzymał się na poboczu. GPS wariował, jakby wjechał do innej czasoprzestrzeni, ale internet w telefonie działał na tyle sprawnie, że zdołał wyczytać, że dom Rodziny Jankowskich pod numerem 50 był miejscem podpisania korekty granicy między Polską a ZSRR w 1948 roku. Korekty, która przecięła na pół nie tylko wioski, ale i ludzkie więzi. Zaparkował tuż przy gospodarstwie pani nadjeżdy. Od jej męża dowiedział się, że jeszcze nie wróciła z bielska Podlaskiego, najpewniej zatrzymując się u wnuczki i że trzeba było wcześniej zadzwonić. Pewnie tak. Kobiecie nie przyszło z pewnością do głowy, że tak szybko będzie chciał ją odwiedzić. Mąż nadjeżdy gorąco zapraszał na kawę. Z trudem udało mu się wykręcić od tej wątpliwej, jak ocenił, przyjemności. Mężczyzna w trakcie krótkiego spotkania zdołał mu już wspomnieć o Żydokomunie oplatającej polskie państwo i opowiedzieć trzy dowcipy: dwa o Chińczykach, jeden o Polaków, Rusku i Niemcu. Żaden nie wydał mu się zabawne. Zanim ruszył w kierunku Puszczy Białowieskiej, szczegółowo obejrzał mapę. Czekała go niecała godzina drogi. Według mapki, którą zostawiła mu Trintawini, miał przejechać Hainówkę i zatrzymać się za wsią Lipiny potem wejść na zaznaczoną leśną drogę, minąć rezerwat szczekotowo i wreszcie zejść na dróżkę na skraju rezerwatu, gdzie mieszkała Kalinika. Nazwy szczekotowo nie słyszał nigdy wcześniej i nic dziwnego, bo miejsce, wieś na mapie, przestało istnieć jeszcze w XVIII wieku. Nie chodziło jednak o zapomnianą osadę budników, czyli smolarzy, która zniknęła z map, lecz o znacznie odleglejszą historię. Grom znalazł w sieci zaledwie kilka skąpych informacji. Miejsce, w którym miała się znajdować chata kaliniki, było położone na terenie graniczącym z rezerwatem archeologiczno-przyrodniczym. Sercem rezerwatu było największe w puszczy cmentarzysko Kurchanowe. Zaparkował na poboczu tuż za wsią Lipiny, założył plecak i zanim wszedł w las, z niepokojem spojrzał na zegarek, a potem na niebo sygnalizujące rychłą zmianę pogody. Wilgoć, charakterystyczna wprawdzie dla jesieni, a nie dla zimy, której przyjścia oczekiwano od kilku lat, sprawiała, że pod koniec krótkiego dnia puszcza tonęła w gęstej mlecznej mgle. Brnął w niej, coraz mniej pewny drogi, którą obrał. Nie spodziewał się, że tak szybko zacznie tracić orientację. Mgła sięgała mu już do wysokości klatki piersiowej i wciąż się wznosiła. Dookoła słyszał dźwięki, których nie potrafił zidentyfikować i do których nie był przyzwyczajony. Mieszkając z Sui nad jeziorem tuż przy lesie, był przekonany, że nauczył się rozpoznawać odgłosy natury, roślin i zwierząt, ale teraz zrozumiał, jak bardzo się mylił. Z każdym krokiem czuł się coraz bardziej zdezorientowany i coraz mniej pewny siebie. Wzrok zaczął mu płatać figle. Miał wrażenie, że w tej gęstej mgle coś przed nim, za nim, a nawet tuż obok, przebiega i zaraz zawraca. Jakby to był wesoły, niewidzialny pies, który cały dzień czekał na spacer z panem i, kiedy wreszcie wychodzi na dwór, nie wie co robić: biec przy panu czy biec przed siebie, robi więc na przemian jedno i drugie. Usiłował uchwycić to coś spojrzeniem, ale było za szybkie, za zwinne. Mgła nieco opadła, rozejrzał się. Przed nim, za nim, dookoła, wznosiły się wyższe i niższe zalesione pagórki, półkoliste kopce o różnych średnicach, kurhany. Przypomniał sobie, że na terenie rezerwatu było ich ponad sto, ale w całej puszczy naliczono grobów tego typu ponad 500. Rzeczywiście było ich tu całe mnóstwo. Wyglądało na to, że w jakimś momencie skręcił za szybko i dlatego niespodziewanie znalazł się w samym środku cmentarzyska. Nawet pomimo mgły widział, jak bardzo zmienił się teren. Zatrzymał się. W miejscu, w którym stał, kurhany były rozmieszczone tak blisko siebie, że przypominały fale wzburzonego morza. Bez wątpienia znajdował się w sercu uroczyska, tylko nie wiedział, w którą stronę teraz pójść. Mgła wprawdzie zaczynała znikać, ale co jakiś czas słyszał i czuł wzbijające się prądy powietrza, niespodziewane uderzenia wiatru. Czuł się niepewnie i co gorsza, był przekonany o jednym nie był sam. Miał wrażenie, że obserwują go nie tylko oczy ptaków, których głosy słyszał. Wyczuwał, że nie wszystkie świdrujące go oczy należą do świata materialnego. Podniósł głowę, rozejrzał się po konarach i natychmiast się uspokoił. Większość drzew dookoła to były dęby. Podszedł do jednego z olbrzymów i oparł się o niego plecami. Poczuł się bezpiecznie. Po niedługim czasie usłyszał kroki. Kroki, które z całą pewnością należały do tego świata. A młody pies, który dopadł jego kolan, a potem zaczął szczekać i popiskiwać, nie panując nad rozmerdanym ogonem, był jego psem. Meldi. Meldi. Nie miał wątpliwości, że z orzysza przywiozła go ze sobą Trintawini. Zobaczył ją po chwili, jak wyłania się z mgły. Spokojna i skupiona. Meldy odskoczył od niego i energicznie pobiegł w jej kierunku. Witaj, objęła go serdecznie. Czułam, że jeśli tylko pokaże się mgła, to nie ma szansy, żebyś nie zabłądził. Wiedziałam też, że dęby cię ochronią i że to u nich będziesz szukał wsparcia. Wszystkie tutaj są pomnikami przyrody. Mam nadzieję, że ta etykieta ochroni je przed harwesterami i podpalaczami. Zasępiła się i zmieniła temat. Jeżeli kiedyś przestaniesz się gubić w puszczy, to znaczy, że cię zaakceptowała. Zobaczymy, czy kiedykolwiek się pokochacie. Wszystko przed tobą. Chodźmy. Prowadziła go stąpając pewnie między kurhanami i wyjaśniając, że pochodzą z wczesnego średniowiecza. To niezwykłe świadectwo słowiańskich pochówków całopalnych. Zobacz. Zatrzymała się przy jednym z największych kopców. Niektóre z nich przykrywa kamień, a jeśli byś dobrze popatrzył. Na tych kamieniach są wzory. Tak, przerwała i zamyśliła się niespodziewanie, ale zaraz sama siebie przywołała do porządku. Teraz nie ma czasu, musimy już iść, ale może jeszcze kiedyś tu wrócimy. Tymczasem Trintavini objęła ciepłym spojrzeniem cały obszar uroczyska nie zakłócajmy ich spokoju. Rozdział dziesiąty. Nie szli długo, ale był pewny, że sam nie znalazłby drogi do domu Kaliniki. Chata, zapewne po budniku, była maleńka i bardzo stara, mimo to szczerniałe drewno wydawało się zdrowe, a dach pokrywał niezwykle rzadki łupany gąd, który wytwarzano ręcznie. Dawniej, w dziecięcych marzeniach, zawsze widział swój przyszły dom właśnie z takim wyjątkowym pokryciem. Drzewa rosły wszędzie. Nie było nawet odrobiny wolnej przestrzeni ani przed, ani za domem, w przeciwieństwie do mazurskiego siedliska Trintawini. Zielarka miała obok chaty maleńki ogródek i sad, podczas gdy dom kaliniki wyglądał tak, jakby w naturalny sposób wyrósł w puszczy wśród drzew. W jesienno-zimowej aurze zlewał się z pniami, trudno było go dostrzec nawet z odległości kilku metrów. Meldy dobiegł do drzwi chaty i zaczął je czujnie obwąchiwać. Po zaledwie kilku sekundach odskoczył od nich i ze skowytem rzucił się w kierunku swojego pana. Grom przykucnął i pogładził psa. Był zdziwiony, bo Meldi znał już to miejsce, a poza wszystkim innym nie był strachliwy. Trintawini najwyraźniej też zauważyła dziwne zachowanie psa, bo przystanęła i zaczęła uważnie wpatrywać się w okna chaty. Zanim wejdziemy, chciałam ci jeszcze pokazać, jakie drzewa otaczają dom kaliniki. Nie ukrywam, trochę jej tego towarzystwa zazdroszczę. Zobacz, każdego gościa wita dąb. To było najważniejsze drzewo u Słowian, uosabia siłę i moc. Ten nazywa się Perun i ma jakieś 300-350 lat. Tam po skosie zobaczysz lipę, drugie święte drzewo i u nas w Prusach i u wszystkich Słowian. Lewa strona domu to jednocześnie strona zachodnia i tam rosną trzy jawory. Wytrwałe, długowieczne, opiekunowie zmarłych. A tamta wesoła grupka to bzy? Wskazał na bezlistną kępę niewysokich drzewek. A tak, rzeczywiście, żyć bez siebie nie mogą. Wiosną pachną obłędnie, sam wiesz. W bzie mogą się zaplątać różne złośliwe, ale w sumie niegroźne byty. Mrugnęła do niego okiem i pociągnęła za ramię. Chodźmy, kalinika czeka. Weszli do chaty. W ostatniej chwili pochylił głowę, żeby nie uderzyć o framugę. Musiała być naprawdę stara, bo nikt od dziesięcioleci nie tworzył tak małych i wąskich drzwi wejściowych. Oczywiście nie spodziewał się, że jesienią, a właściwie już na progu zimy, drewniana stara chata będzie jakoś szczególnie ciepła. Jednak temperatura wewnątrz bardzo go zaskoczyła. Odwrócił się i spojrzał pytająco na Trintawini, która wchodziła tuż za nim. Ona też miała zdziwiony wyraz twarzy, ponieważ wewnątrz domostwa panował chłód, który trudno było wyjaśnić. Powietrze, którym oddychali, było prawie polarne. Wzdrygnął się i rozejrzał po dużej izbie. Kiedy oczy przywykły do mroku, zobaczył dwie kobiety siedzące przy dużym drewnianym stole. Jedna, o ciemnosiwych włosach, ubrana w prostą lnianą sukienkę z narzuconym na nią wełnianym kocem, była najprawdopodobniej gospodynią. Naprzeciwko niej, z dłońmi blisko kubka z gorącym, dopiero co zaparzonym napojem, nad którym unosiła się jeszcze gęsta biała para, siedziała kobieta wprost niezwykła. Miała piękną, starannie ułożoną fryzurę. Równie piękną, ale zupełnie niewyrażającą emocji twarz i co najbardziej go uderzyło suknię przypominającą krojem te, które widział na filmach z początków XX wieku. Na myśl przyszła mu Anna Nechrebecka w roli Maryni Połanieckiej. Tak, ta kobieta nawet ją przypominała. Na chwilę rozgrzał się wspomnieniem Wenecji tuż sprzed powodzi, kiedy kupił matce w prezencie stare wydanie Sienkiewiczowskiej powieści. Powiedział głośno dzień dobry, bo żadna z siedzących kobiet nie zareagowała na ich wejście. Znowu spojrzał za siebie, szukając pomocy u Trintawini, ale ta minęła go i zdecydowanym krokiem podeszła do stołu. Pochyliła się nad oryginalnie ubraną kobietą i to był moment, w którym Grom pierwszy raz zobaczył, jak zielarka wpada w gniew. Była wściekła, a jednocześnie przestraszona. Przez chwilę nie mogła wydobyć słowa, jednak trwało to sekundy, bo gwałtownie odskoczyła od stołu i już po chwili krzyczała w kierunku Kaliniki. To to jest niesłychane. Nie. Nie wierzę, że to dzieje się naprawdę. Jak mogłaś? Co ty wyprawiasz? Jak mogłaś pozwolić jej tu wejść? Jednak Trintawini zamilkła równie szybko, jak rozpoczęła swoje wyrzuty, bo dziwnie ubrana kobieta wstała od stołu, włożyła na złociste włosy zgrabny kapelusz z woalką i bez słowa, nie patrząc na nikogo, niezwykle lekkim krokiem, jakby płynęła, a nie szła, opuściła chatę. Zapadła cisza. Po dłuższej chwili początkowe uczucie zimna przerodziło się w przyjemny, jesienny chłód drewnianej starej chaty. Trintawini stała przy oknie ciężko dysząc z wściekłości, podczas gdy gospodyni nadal nie ruszyła się z miejsca, aby ich powitać. W końcu wstała powoli od stołu i wyciągnęła w kierunku groma chłodną dłoń. Jestem kalinika, to już wiesz. Proszę, proszę, rozgość się. Zaraz podam coś ciepłego do picia i porozmawiamy. Myślę, że Anna w najbliższym czasie nie powie do mnie ani słowa, ale my porozmawiamy. Czekałam na ciebie. Tak, widzę. Prychnęła Trintawini, nie odchodząc od okna i cały czas spoglądając przez nie niestłumionym niepokojem. Nie miał pojęcia, co się stało, ale był przekonany, że żadna z kobiet mu tego nie wyjaśni. Żałował jedynie, że nie będzie mu dane zobaczyć wyrazu twarzy ludzi, którzy przypadkowo mijaliby w puszczy kobietę w stroju rodem z XIX wieku, w kapeluszu z woalką. Siłą woli wyrzucił ten obraz z umysłu i skoncentrował się na tym, po co przyjechał. Opowiedział krótko i zwięźle o ostatniej woli dziadka. Zapytał kalinikę, czy nie pomogłaby mu znaleźć ludzi, ostatnich żyjących świadków czasu powojennego, którzy mogliby coś pamiętać w sprawie zaginionych w 1946 roku mężczyzn. Kalinika od razu się zgodziła. Wyjaśniła, że zimową porą zazwyczaj mieszka w puszczy i dopiero wczesną wiosną przenosi się do swojego drugiego domu, siedliska usytuowanego pomiędzy kilkoma wsiami. Naprawdę dobrze ci tutaj, zimą? Nie mógł jej o to nie zapytać. Zimą w puszczy jest jaśniej i wszystko lepiej widać, dlatego dobrze mi się tu żyje. Odpowiedziała nieco enigmatycznie, ale zaraz dodała z uśmiechem. Przyjedź do mnie na wiosnę, z początkiem marca. Wtedy będę już w siedlisku, a i ludzie zaczną częściej wychodzić do słońca. Teraz nic nie wskurasz. Zimno, wszyscy pozamykani w chałupach. Musisz poczekać. Miała rację. Należało się przygotować. Poszukać adresu Olgi Ilczuk albo jej rodziny, poszperać w archiwach, skontaktować się ze znajomymi dziadka i przyjechać na wiosnę, kiedy starsi ludzie chętniej będą otwierać okna, drzwi i rozmawiać. Nawet z obcymi. Trintawini podczas całej ich rozmowy uparcie milczała, wpatrując się w okno i gładząc co jakiś czas przysypiającego Meldiego. Wyszli razem, aby zdążyć dojść do samochodu przed zupełną ciemnością. W progu małej chatyny stała kalinika, odprowadzając ich spojrzeniem. Grom po kilkunastu krokach odwrócił się w jej kierunku, aby pomachać na pożegnanie, ale Trintawini złapała go za rękę. Zostaw grom, nie trzeba, powiedziała. Ona nie widzi. Rozdział 11. Po powrocie na Mazury w ciągu kilku dni odnalazł i obdzwonił wszystkich znanych mu dawnych studentów dziadka oraz kilku doktorantów, z których niektórzy byli już teraz poważnymi profesorami. Każdy w miarę możliwości i znajomości obiecał pomoc i przeszukanie wszystkich możliwych dostępnych archiwów a nawet i tych niedostępnych, bo jak powiedział jeden z byłych uczniów dziadka, dla profesora Sidorowicza wszystko, a nawet więcej. Policyjnymi kanałami ustalił, że Olga Ilczuk nie żyła od kilku lat. Zdobył jednak adres jej krewnych, którzy zamieszkiwali okolice Dubicz cerkiewnych. Był bardziej niż pewien, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy wypełni ostatnią wolę dziadka i rozwiąże zagadkę zaginionych po wojnie mężczyzn. Nadeszła kolejna zima bez śniegu. Niektóre dni bardziej przypominały wiosnę niż czas związany z nadejściem Bożego Narodzenia i poprzedzający go okres zimowego stania słońca, do którego przez ostatnie dni przygotowywała się Trintawini. Odwiedzał ją bardzo często, właściwie prawie co dzień, bo Sui albo była na dyżurach, albo po powrocie z nich zakupywała się od razu w książkach, twierdząc, że chce mieć ten przebrzydły egzamin specjalizacyjny jak najszybciej z głowy. Nigdy wprawdzie nie powiedziała, po co mi to było, ale Grom nie był pewien, czy tak właśnie nie myślała. Znał determinację ukochanej i wspierał ją, ale jednocześnie czuł się przez nią opuszczony i prawie zepchnięty na margines jej życia. Nie tak to sobie wyobrażał. Do Trintawini najczęściej zabierał ze sobą małą damrawę, której w pewnym sensie stał się stałym opiekunem. Marek Mistras, jego najlepszy przyjaciel, coraz częściej prosił go, aby odbierał córkę ze szkoły, a nawet odwoził ją o poranku. Rozumiał to bo w ostatnim czasie cała uwaga rodziców dziewczynki została skupiona na Mareczku, jej młodszym bracie, który cierpiał na niezdiagnozowaną chorobę. Trintawini przekonywała ich, że wszystko samo minie, ale Marek i jego żona Ewa z uporem wozili chłopca na badania w różne miejsca Polski. Damrawą zajmowali się więc rodzice Marka i właśnie Grom, który nie mógł narzekać na nadmiar czasu. Nadeszły dni stania słońca. Nigdy nie obchodził tego święta. Zebrali się niedużą grupą nad śniardwami tuż przed zachodem słońca i rozpoczęciem najdłuższej nocy roku. Rozpalili niewielkie ogniska, a Trintawini podchodziła do każdego z obecnych i nalewała do szklanych kielichów miodu, mówiąc: Dziś jest najlepszy czas, aby wspomnieć wszystkie dobre rzeczy i pożegnać złe. Te dwa dni stania słońca to idealny moment, żeby planować i głośno wypowiadać życzenia na nadchodzący rok. Korzystajcie. To czas najsilniejszej energii. Wzniosła ku zachodzącemu słońcu wysoki szklany puchar. Ten jeden, jako jedyny, wypełniony był po brzegi. Wszyscy obecni poszli za jej przykładem. Grom stał tuż przy sui, dotykając jej ramienia. Oboje mrużyli oczy, patrząc poprzez kolorowe puchary na zachodzące słońce i śląc ku niemu swoje intencje. Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia spędził razem z Sui w domu marka i Ewy. Sui wreszcie oderwała się od książek i jakimś cudem dostała wolne do końca roku. Miał ochotę nosić ją za to na rękach. Kiedy patrząc sobie głęboko w oczy i jak kiedyś zapominając o otaczającym ich świecie, ustalali szczegóły nadchodzącej ceremonii ślubnej. Niespodziewanie wcisnęła się między nich mała Damrawa, mówiąc: Tylko nie zapominajcie o mnie. Zapomnienie to jedna z gorszych rzeczy, jakie można zrobić człowiekowi. Grom poczuł dreszcze, słysząc takie słowa. Wymówiła je, jakkolwiek by było, zaledwie ośmioletnia dziewczynka i chociaż wiedział, że jest ponad przeciętnie dojrzała i inteligentna, to jednak niepokój, który poczuł, wydawał się uzasadniony. Podobnie myślał chyba Marek, który pogładził córkę po główce i poprosił, aby poszła do kuchni pomóc mamie. Martwię się o nią, powiedział i przetarł gwałtownie dłonią oczy. Martwię się o całą naszą rodzinę i chyba właśnie najbardziej o Damrawę, a nie o mareczka. Tylko błagam. Nie mówcie Ewie. Wyszli we troje przed dom pod pretekstem nakarmienia hordy psów, które niecierpliwie czekały na popołudniowy posiłek. Damrawa mało jej, słabo sypia. Bardzo słabo sypia. Obserwuję ją i widzę, że to się pogłębia. Jeśli powiem Ewie, to ona i tak już, wykończona chorobą mareczka, zupełnie się załamie. Hej, spokojnie. Sui złapała brata za rękę i przytuliła się do jego ramienia. Wszystko będzie dobrze. Mamy teraz z gromem więcej czasu i możemy zabierać damrawy do nas. Będę ją obserwowała i nie dopuszczę, żeby się jej pogorszyło. Obiecuję. Poza tym, dodała z uśmiechem, przecież za kilka tygodni będzie miała ferie. Może ja i mała zabierzemy się z gromem na podlasie? Marek odwzajemnił uśmiech i przytulił siostrę. Dzięki, powiedział i zaznaczył, tylko pamiętasz, jakie podlaskie tereny musicie omijać, prawda? Ewa by nie wybaczyła ani mnie, ani wam, gdyby damrawa bez jej wiedzy trafiła w miejsce, które wymazała z pamięci. Musimy to uszanować. Jasne, będę wystrzegała się muzułmańskich wiosek jak diabeł święconej wody. Zażartowała Sui i przytuliła się do niczego rozumiejącego groma. Rozdział dwunasty Trintavini twierdziła wprawdzie, że czas Nowego Roku nie miał tak silnej energii jak okres stania słońca, jednak z radością przystała na kameralne spotkanie w noc sylwestrową. Sui pierwszego stycznia rano rozpoczynała dyżur, zrezygnowali więc z wyjazdu na huczny bal do Warszawy. Trochę żałował, nie ze względu na warszawski blichtr, ale na kolegów, z którymi chętnie by się spotkał i porozmawiał. Do chaty Trintawini dotarli o zmroku. Liczyli, że spadnie śnieg, ale tylko siąpiła drobna mrzawka. Wnętrze domu zdobiły porozwieszane, gdzie się tylko dało pachnące ziołowe bukiety przeplatane gałązkami sosny. Ich żywiczny zapach dominował. Stół, przykryty szarym płótnem, także ozdobiony był gałązkami sosny. Trintavini, pomimo uśmiechu, którym ich przywitała, wydawała się dziwnie zasępiona. Kiedy zapytali ją o przyczynę, otuliła się szczelniej chustą, jakby było jej zimno, choć w chacie wesoło trzeszczały dopiero co dorzucone szczapy, i powiedziała: To nie będzie dobry rok. Trudno cieszyć się z jego nadejścia. Nie chciała powiedzieć nic więcej, żeby więc zmienić temat, zapytał ją o Kalinikę. Trintawini wyraźnie się ożywiła i barwnie opowiadała, jak to wychowywały się razem w mazurskiej leśniczówce do siódmego roku życia. Potem Kalinika przeniosła się z ojcem na Podlasie, poszła do szkoły podstawowej w Hajnówce i liceum w Warszawie i wreszcie na studia. Po ich zakończeniu szybko się doktoryzowała i rozpoczęła badania z zakresu botaniki, które zapewniły jej habilitację i profesurę. To najbardziej inteligentna osoba, jaką znam, powiedziała Trintawini i dodała po chwili wahania i najbardziej złośliwa, jeżeli ktoś sobie zasłuży. Wtedy nie oszczędza nikogo. Dobrze, że mówisz, zaśmiał się Grom. Na razie jeszcze nie miałem przyjemności poznać tej jej cechy. Nic straconego. Jeśli pojedziesz do niej na dłużej, na pewno cię to nie ominie. Wtedy w puszczy powiedziałaś, że Kalinika nie widzi. Nie byłem pewien, czy dobrze cię zrozumiałem, nie chciałem dopytywać, ale. Tak, przerwała mu zielarka. Kalinika nie widzi. No, rejestruje może jeszcze jakiś ruch, kontur, ale to wszystko wzrok zaczęła tracić niedawno, ale błyskawicznie, dlatego ciągle jeszcze jej się wydaje, że dostrzega więcej niż jest to możliwe. To jej mózg widzi więcej niż oczy, jeszcze się nie przyzwyczaił i dlatego ją zwodzi. Dlatego nie pracuje już na uczelni? Zapytała Sui. Nie. Decyzję, żeby odejść i wrócić do siebie, podjęła kilka lat wcześniej. Kiedy osiągnęła wszystko, co sobie założyła, zrozumiała, że nie o to w życiu jej chodziło i że nie jest za późno na zmiany. Miała rację, bo teraz czuje się naprawdę spełniona. Tak jak ja, która nigdy nie skończyłam studiów i nie zobaczyłam więcej świata niż ten skrawek mazur. Kiedy zbliżała się północ, Trintawini otworzyła drzwi i okna domu. Stary, wysoki zegar w rogu izby zaczął głośno niczym dzwon kościelny wybijać kuranty. Złożyli sobie życzenia i wznieśli toast, a Grom pierwszy i ostatni raz w oczach zielarki zobaczył łzy. Zaraz po nowym roku z wizytą zapowiedziała się matka. Nie zamierzał godzić się na jej żądanie, by jego urlop zdrowotny został poświęcony zacieśnianiu rodzinnych więzów. Postanowił, że z nią kategorycznie porozmawia, bo także Sui powoli zaczynała mieć dosyć jej licznych zapowiedzianych i niezapowiedzianych wizyt. Nie gniewaj się, grom, powiedziała po jednej z nich, ale twoja matka jest jak tsunami wpada z nienacka, zasysa i wypluwa. Mój dom zawsze był moją twierdzą, a ona z tej twierdzy potrafi zrobić dmuchany zamek dla dzieci. Sam nie mógłby lepiej tego oddać. Tymczasem matka niespodziewanie zaginęła na trasie Warszawa-Orzyż. Najpierw dzwonił zaniepokojony ojciec i dopytywał, czy już dojechała. Potem obydwaj obdzwonili komisariaty na trasie jej podróży, jednak przez kolejne godziny nie było wiadomo niczego o jej losie. Wreszcie Grom, niespodziewanie, otrzymał telefon z jednej z nielicznych winnic na Mazurach z informacją, że pani Teresa przebywa w wynajętym pokoju z zakupioną uprzednio skrzynką czerwonego wina i uporczywie zakłóca pobyt innym, najprawdopodobniej oddając się bez umiaru samotnej konsumpcji. Uprzejma recepcjonistka relacjonowała z przejęciem, że matka zamknęła się z nabytą skrzynką wina w liczbie sztuk sześć i zakłócała spokój innych pensjonariuszy, odtwarzając na okrągło przez kilka godzin jeden i ten sam przebój zespołu Ubi forty, zatytułowany Nomen Omen Red Red Wine. Nie reagowała na prośby sąsiadów, aby ściszyć muzykę lub choćby urozmaicić repertuar, a kiedy personel zagroził, że wezwie policję, Wykrzykiwała gromko przez drzwi, że w policji ma połowę rodziny i niczego się nie boi. Po kolejnych pertraktacjach przesunęła pod drzwiami kartkę z numerem telefonu, mówiąc, że ewentualnie mogą zadzwonić po jej syna, który na pewno nie zakuje jej w kajdanki, za to zabierze nad jeziora. Grom poprosił o pomoc marka Mistrasa i razem pojechali po matkę. Otworzyła bez oporu, rozczochrana i wyraźnie zrezygnowana. Mistra zwracał jej samochodem, a Teresa usiadła przy synu, jednak milczała uporczywie całą drogę, tylko co jakiś czas ciężko wzdychając i popijając wodę. Dziękował Bogu, że Sui jest na dyżurze i nie zobaczy matki w takim stanie. Następnego dnia zjedli wciąż w milczeniu śniadanie i jeszcze przed powrotem Sui z dyżuru poszli na długi spacer. Nie wiedział, jak przerwać upór matki i skłonić ją do zwierzeń. Nic nie działało. Odzywała się jedynie do Meldiego, który wesoło biegł obok nich i dopraszał się nieustannie o rzucanie patyka. Usiedli na ściętym pniu spróchniałego drzewa tuż przy stromym zboczu skarpy prowadzącej do jeziora. Matka siedziała bez ruchu i wpatrywała się ponuro w okalającą jezioro zieleń sosen. Musiał jakoś skupić na sobie jej uwagę. Przyszła mu do głowy znana łacińska maksyma. In vino veritas? Zapytał gładząc ją po ramieniu. Uśmiechnęła się do niego i odpowiedziała przekornie. W moim przypadku raczej wino pelite curas. Z Złaciny winem odpędźcie troski. Pokręcił głową. Nie miał z nią szans na potyczki językowe. Mamo zapytał łagodnie, powiesz mi, co się dzieje? Grom rozpłakała się. Nigdy nie widział jej płaczącej. Nigdy. Był przerażony, ale objął ją mocno, starając się dodać otuchy. Mamo, proszę cię. Mamo, powiedz mi, co się dzieje? Jak mogę ci pomóc? Płakała w jego objęciach. Co jakiś czas odrywała głowę od jego ramienia, nabierała powietrza i usiłowała coś powiedzieć, ale kończyło się to jeszcze gwałtowniejszym szlochem. Grom. Synu, ja. ja. Obejmując łukającą matkę, zaczął jednocześnie wznosić oczy do nieba w błagalnej prośbie. Musiał to jakoś zatrzymać. Oderwał ją od siebie i potrząsnął najdelikatniej jak potrafił. Nie pomogło, wciąż spazmatycznie szlochała. Zszedł nad sam brzeg jeziora i zamoczył w nim lnianą chustkę. Wcześniej nosił, jak wszyscy, chusteczki higieniczne, ale odkąd Trintawini przekonała go, że tylko to, co jest naturalne, dobrze służy otaczającemu ich światu, starał się rezygnować z syntetyków i wszelkich zbędnych sztucznych materiałów, niepotrzebnie obciążających środowisko. Napawało go prawdziwą dumą, że zbliża się do momentu, kiedy w jego garderobie nie będzie żadnego poliestru ani innej materii tego typu tylko len, wełna, jedwab i bawełna. Matka z wdzięcznością przyjęła mokrą chusteczkę. Delikatnie dotykała nią czoła i kości policzkowych, głośno wzdychając. Była już prawie spokojna, kiedy powiedziała: Grom, synku, ja się starzeję. Milczał. W jego męskim, poukładanym umyśle zapanował kompletny chaos połączony z niedowierzaniem. Kilka miesięcy wykańczania psychicznego ojca. Telefony od zdezorientowanej siostry, jego własny niepokój, że może zmaga się z jakąś chorobą i nie chce ich martwić. Tymczasem ona po prostu się starzeje. Ona się starzeje i to jest ta przyczyna wielomiesięcznego postawienia na baczność całej rodziny, jej starzenie się. Nie wiedział, co odpowiedzieć. Tymczasem matka patrzyła na niego najwyraźniej wyczekująco, jakby od jego słów miały zależeć jej dalsze losy. Pochylił na chwilę głowę i chrząknął zamiast się nerwowo roześmiać. Mamo, powiedział powoli i ostrożnie. Nie wiadomo było, jakie słowa mogłyby wyprowadzić ją ponownie z równowagi, a tego bardzo nie chciał. A co takiego się stało, że dostrzegłaś, że czas i ma się także i ciebie? Resztką woli nie zapytał, naprawdę dopiero teraz zauważyłaś, że się starzejesz? Masz, czytaj. Podała mu wydartą z zeszytu kartkę, którą najwyraźniej cały czas nosiła ze sobą w torebce. Spojrzał zdumiony, bo zobaczył, że jest ona zapisana dość niezgrabnym dziecięcym pismem. Jeżeli dobrze rozpoznawał, chyba było to pismo Piotrka, jego starszego siostrzeńca. No czytaj, powiedziała zniecierpliwiona. Wygładził papier na kolanie i zaczął powoli odczytywać. Zadanie domowe Opisz członka swojej rodziny. Moja babcia. Moja babcia jest profesorem uniwersyteckim. Jest bardzo mądra i wygadana. Dziadek mówi, że nawet za bardzo. Rzeczywiście, bardzo dużo zawsze mówi, ale uważam, że na temat, szczególnie jak pomaga mi w pracach domowych. Babcia jest niewysoka i niegruba, na jej twarzy widać resztki dawnej urody. Dość, dość. Przerwała mu niespodziewanie i gwałtownie zatrzepotała dłońmi tuż przed jego twarzą, wydzierając trzymaną kartkę i jednocześnie spazmatycznie szlochając. Spojrzał na nią ze zdumieniem i zapytał. Mamo, ale o co chodzi? No przecież przeczytałeś. Resztki dawnej urody. Zacytowała z nieukrywaną irytacją zdanie napisane przez wnuka i powtórzyła tym razem wykrzykując dobitnie Resztki dawnej urody. Teresa Sidorowicz rozpłakała się w głos.